za minutki dwie, dosłownie godzina 20. Widzę Fredrum 36 po bardzo dobrym meczu w Warszawie. Wynik oczywiście każdy zna, 2-2. Pierwsze punkty w Warszawie od wielu, wielu lat. Myślę, że każdy z tego wyniku jest zadowolony. Natomiast na pewno jakiś niedosyt jest. Tak czy tak, cześć Sławek, cześć wszystkim. Zapraszamy oczywiście do czynnego udziału i oczywiście, jeżeli to nie problem, to udostępniajcie i bierzcie aktywny udział w Red Roomie. Warto dzisiaj pogadać, bo myślę, że historyczne punkty, też historyczna zmiana stylu gry, jednak mimo wszystko w Warszawie rzadko się zdarzało, żeby widzę pokazywał się z tak dobrej strony na no nieprzychylnym nam terenie, także zapraszamy gorąco. Dobry wieczór wszystkim. Sławek, jesteś? Jestem. To co, zaczynamy, tak? No, chyba tak. No dobra, to co, od czego zaczniemy? Jakie w ogóle spostrzeżenia twoje po tym meczu? Przede wszystkim porozdzielmy to może na połowy, bo myślę, że dwie różne. Jakie były oczekiwania Sławka i wasze przede wszystkim? No i oczywiście jak na to patrzycie z perspektywy tego, że jednak udało się wyciągnąć dobry wynik. No i pytanie, czy nie za mało, czy jednak można było coś więcej? No dobra, no to jedziemy. No ja mogę powiedzieć o osobistych odczuciach swoich przed meczem. Chciałem, żebyśmy coś przywieźli z tej Warszawy w końcu, żebyśmy przerwali tą spiralę niefartownych tych wyników, nazwijmy to delikatnie mówiąc. I chciałem, żebyśmy po prostu zagrali dobry mecz, tak? Tutaj gościliśmy naszego legendarnego pomocnika w Red Roomie, Piotrka Szarpaka i wspólnie doszliśmy do wniosku, że przywieźć coś w postaci punktów, jakąś zdobycz, to będzie naprawdę fajny wynik. Tak ogólnie analizując ten mecz, można powiedzieć, że mogliśmy przegrać, ale również mogliśmy wygrać. Więc jak to mówił nasza legenda Zibi Boniek, lepiej dwóch rannych niż jeden zabity. Pewno chcielibyśmy, żeby tym zabitym była Legia, bo mieliśmy piłkę meczową na wyciągnięcie ręki i ten gwóźdź do trumny warszawiaków był bliski wbicia, natomiast się nie udało i z perspektywy całego meczu i też sytuacji, które sobie stworzyła stołeczna drużyna, trzeba powiedzieć, że ten remis ogólnie uważam za wynik sprawiedliwy i wywalczony przede wszystkim przez nas. Według mnie pokazaliśmy serducho, charakter, wolę walki, walczyliśmy naprawdę fajnie. Ja jako ten kibic starszej daty, który był naocznym świadkiem triumfów na Łazienkowskiej w 96-97 roku, przyznam się szczerze, że po tej bramce Bartka Pawłowskiego miałem taki dreszczyk mi przeszedł po plecach i taka myśl z tyłu głowy, że ten Widzew się naprawdę odradza i teraz już pewnie każdy z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, ten prawdziwy, dobry Widzew wrócił do Ekstraklasy. No ja powiem, że dla mnie osobiście to był taki mecz sezonu i przeciwnik sezonu bez dwóch zdań. I dla mnie nie ma osobiście na ten moment ważniejszego meczu w sezonie i czekałem na niego bardzo, aczkolwiek przez cały dzień byłem bardzo spokojny.
jak nigdy w sumie, bo zawsze przed tymi meczami się grzałem mocno, a tak naprawdę jakoś, nie wiem, ten mecz tak strasznie byłem spokojny, kompletnie bez jakichś emocji, nic mnie jakoś bardziej nie ruszało, wręcz bym powiedział, że tak jakby się nic wielkiego miało nie wydarzyć wieczorem. Natomiast no, jak już zaczął się mecz, to wiadomo, że już wtedy człowiek zamienia się w diabła przy takich meczach i tym bardziej, że te pierwsze minuty meczu naprawdę były obiecujące, wyglądaliśmy bardzo dobrze, byliśmy szybsi, wychodziliśmy bardzo wysokim pressingiem i Legia miała bardzo duże problemy z wyjściem z własnej połowy przez dobre pierwsze 10-15 minut może nawet. I mieliśmy swoje okazje. Głównym motorem napędowym na pewno był Bartek Pawłowski, to on narobił najwięcej wiatru na samym początku meczu. Jak i ogólnie myślę, że Bartek tutaj, że tak powiem, był naszym, no naszym takim największym motorem i naszą taką, myślę, że gwiazdą na tym boisku, aczkolwiek paru innych zawodników na pewno wymienimy, którzy też tutaj dali radę, natomiast Bartek na pewno jest tym, który z przodu robił najwięcej wiatru i ciągnął ten wózek. I szkoda troszkę, że właśnie na początku nie wykorzystaliśmy gdzieś tych dobrych zrywów, bo była taka okazja, gdzie ta Legia naprawdę była, wydawało się, że w szoku, że Widzew przyjechał do nich do Warszawy, jakby nie było stolicy. No i narzuciliśmy im swoje warunki gry. Szkoda, że dostaliśmy bramkę w takim momencie, kiedy tak naprawdę gra nam się nieźle układała. I tak jak wczoraj w twecie napisałem, że taki scenariusz typowy meczu z Legią Warszawa, gdzie coś tam potrafimy powalczyć, coś tam charakternie pobiegać, to nie wygląda najgorzej, nie ma może wielkiej jakości piłkarskiej, ale walczymy, no bo nie wypada nie walczyć w takim meczu. Dostajemy bramkę w sumie z niczego i nagle siadamy i właśnie to mnie martwiło, że mieliśmy dobry moment, nie wykorzystaliśmy go, dostaliśmy bramkę taką, jaką dostaliśmy i nagle Legia przejęła inicjatywę, zaczęli kontrolować te od 15 do minuty 35 gdzieś to spotkanie. Raczej dominowali, my raczej nastawialiśmy się na kontry i tam jakieś pojedyncze zrywy i wyglądało to słabo w tym momencie, raczej się zapowiadało, że tutaj nic dobrego się nie wydarzy, poza tym, że no było widać jakąś tam jakość, przewagę jakości piłkarskiej po stronie Legii, z czegoś to wynika, tak? Jesteśmy Beniamin, który dopiero wchodzi do ekstraklasy, wszedł do ekstraklasy i mamy pewnego typu problemy kadrowe i tak dalej, no nie jest ta kadra najszersza. I naturalne jest to, że gdzieś no, w porównaniu do zespołu, który siedzi latami w tej ekstraklasie i raczej operuje pieniędzmi, których na Widzewie na ten moment nie ma, no to były takie momenty, że to raczej my wyglądaliśmy na dojrzalce zespołu, ale później jednak mimo wszystko to jakoś wychodziło na plus dla Legii. No i przyszła druga połowa, która, kurczę, no ten wynik był taki stykowy wtedy, tak? No wyszliśmy na 1-1. Bardzo dobra zmiana Hansena i tutaj trzeba powiedzieć, że no facet chyba robi wszystko, żeby w tym Widzewie zapracować na nowy kontrakt. No myślę, że może to jest taki nasz nowy Joker, ale mimo wszystko no, robi dużo wiatru i trzeba sobie powiedzieć, że ten Widzew wywalczył to charakterem na pewno. Jednocześnie też myślę, że ten remis jest jednak mimo wszystko sprawiedliwy, bo mieliśmy swoje sytuacje. Legia może miała ich ciut więcej, ale to dalej nie zmienia faktu, że jadąc na wyjazd na ciężki teren przy pełnym stadionie pokazaliśmy, że z bardzo dobrej strony. No szkoda tej sytuacji na koniec 90 minucie, bo myślę, że to każdemu przypomniało od razu sytuację z lat 90, gdzie Widzew mógł wykończyć Legię tak samo, jak to zrobiliśmy w latach 90 i jak Hansen wychodził z tą kontrą, znaczy z kontrą, no tak, w sumie to była kontra, To pewnie każdy już widział to przy napisie Widzew. Ja do niego nie mam pretensji, bo uważam, że no jest w gazie. Mógł to oczywiście podać patelnię Markowi Hanuskowi. Marek pewnie by się zrehabilitował za ten wślizg, aczkolwiek pewnie też znaleźliby się ludzie, którzy mówiliby, że jeśli by nie zrobił wślizgu, to padłaby bramka, albo jeżeli by go nie zrobił, to by go winiali, że go nie zrobił i tak dalej, więc zrobił, wpadło niestety pechowo, ale wyciągnęliśmy rzut wolny. Podchodzi Bartek, który chyba jest specem w tym sezonie rzutów wolnych. Każdy jest bardzo dobrze bity praktycznie. Mam wrażenie, że ten strzał w ogóle leciał w bramkę, nawet jeżeli tutaj by nie było rykoszetu, to bramkarz stołecznej drużyny miałby bardzo duże problemy, tak mi się wydaje, nie jestem tego pewny, ale ta parabola lotu piłki była naprawdę taka na wysokości poprzeczki,
okienka, także tutaj było duże prawdopodobieństwo z tego, co się wydaje, że i tak mogłoby być groźnie, także myślę, że zasłużyliśmy na to na 2-2 troszkę więcej chłodnej głowy i można by było wyciągnąć więcej punktów z tego, ale nic to nie zmienia w kontekście całego zespołu i oceny tego, że ten zespół jest kompletnie innym zespołem w przeciwieństwie do tego, co było w pierwszej lidze. Kadrowo wcale nie jesteśmy diametralnie różni, natomiast mental, przygotowanie fizyczne, sposób gry i tak dalej zmienił się po prostu o tyle, że mam wrażenie, że z tej drużyny z poprzedniego sezonu zostało może jakieś 10, może 20% i mam nadzieję, że te procenty będą spadać coraz bardziej, bo wydaje się, że ten zespół no, ma duży potencjał i tylko czekam na letnie okienko transferowe. Chyba zapowiada się to, że jednak no, z Ekstraklasy raczej nie spadniemy. Pokazujemy się z dobrej strony w każdym elemencie, każdy nas chwali. Nie za wesołą grę i tracenie punktów, tylko za przede wszystkim to, że jesteśmy stabilni, gramy w miarę równy futbol od początku do końca sezonu, mam na myśli ten moment, więc raczej nie mamy jakichś grubszych zjazdów, poza małymi przerwami podczas meczy, ale trzeba sobie powiedzieć, że no pojechać do Warszawy i zagrać pełne 90 minut na pełnych obrotach bez jakiegoś gorszego momentu, to chyba się nie zdarza. No, w polskiej lidze raczej nie ma zespołu, które potrafią zagrać 90 minut tak, żeby nie dać do słowa przeciwnikowi, także myślę, że reasumując to wszystko, Widzew pokazał się z bardzo dobrej strony, pokazał charakter. Myślę, że polski klasyk wrócił na dobre. Małym przedsmakiem było spotkanie w Łodzi, ale wydaje mi się, że tam jeszcze nie byliśmy tym zespołem, którym jesteśmy teraz. I troszkę szkoda, że to właśnie tak szybko wtedy przyszło, bo myślę, jestem święcie przekonany, że ten Widzew wczorajszy, czy po prostu z tego momentu tutaj już zaczynający rundę wiosenną, grając u siebie wczorajszy mecz, byłby w stanie wyciągnąć na pewno 3 punkty, chociażby dlatego, że nasze trybuny potrafią nas pociągnąć do niesamowitych rzeczy, dlatego ja uważam, że no, trzeba chłopaków wspierać. Ten Niedźwiedź zrobił bardzo dobrą robotę. Nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem po pierwszej lidze, natomiast trzeba sobie powiedzieć, jeżeli kiedyś narzekałem na trenera, to teraz też potrafię powiedzieć, że w pewnych rzeczach się pomyliłem i trener naprawdę poukładał sobie to po swojemu i oby tak dalej, oby to szło w tym kierunku i żeby miał wolną rękę w dobieraniu swoich elementów, które jemu pasują bądź nie pasują do składu. Także myślę, że brawo dla chłopaków, dla całego sztabu i za to, że udało się po 20 latach, praktycznie po 20 paru latach przywieźć punkt chociaż z ciężkiego terenu, jako Beniaminek, to tym bardziej chwała im za to. No tak, no wracając do trenera Niedźwiedzia, to wypadałoby powiedzieć, że cierpliwość to jest słowo klucz. Cierpliwość, której często w polskiej piłce jest tak mało albo w ogóle nie ma i mam czasami wrażenie, że brak tej cierpliwości jest też między innymi pokłosiem tego, w jakim miejscu znajdujemy się jako piłka klubowa w naszym kraju. Natomiast co do meczu, to właśnie pierwsze 15 minut to było to, co ja bym chciał oglądać jak najdłużej, tak? Możliwie. Widzę, wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Bałem się trochę tego meczu ze względów mentalnych, nie ze względów piłkarskich, bo znając już trenera Niedźwiedzia, znając jak my gramy, że no po prostu nie pękamy, jedziemy wszędzie i gramy swoją piłkę, wiedziałem, że piłkarsko jesteśmy w stanie na pewno tam powalczyć o dobry rezultat, natomiast zastanawiałem się, jak to udźwigniemy mentalnie, bo jednak gatunkowo ten mecz, trzeba powiedzieć, że niósł ze sobą duży bagaż. Wiadomo, że na Łazienkowskiej była bardzo, bardzo duża mobilizacja, bodajże najwyższa frekwencja wśród legionistów od ich meczów w Lidze Europy z Leicester angielskim, więc to samo mówi za siebie, jak podchodzono też w Warszawie do tych derbów Polski, do tego klasyku naszego i właśnie zastanawiałem się, jak udźwigniemy to mentalnie, ale po pierwszych minutach już wiedziałem, że będzie dobrze. Zastanawiałem się dlatego, bo mam wrażenie, że w tym pierwszym meczu jesiennym ta pierwsza połowa no, nie wyglądała pewno tak, jakbyśmy sobie tutaj chcieli, oczekiwali, marzyli.
bo jednak widzę, zagrał słabą bardzo tą pierwszą połowę w sercu Łodzi i widać było, że tak jakby chłopcy byli lekko przemotywowani, może trochę ten ciężar gatunkowy ich przygniótł, natomiast druga już była o niebo lepsza i tam też wiadomo, że niewiele stosunkowo brakło, żeby ten mecz skończył się 2-2. Tu już tego nie było. Tu od początku weszliśmy w mecz bardzo dobrze, mam wrażenie, i te pierwsze 15 minut naprawdę wyglądaliśmy bardzo dobrze. Powiem, że chciałem pochwalić za te pierwsze 15 minut na przykład Julka Letniowskiego, który wyglądał fenomenalnie według mnie w tych pierwszych 15 W ogóle minutach. wyglądaliśmy na dojrzalce zespół, prawda? Tak mi się wydaje, że ty. Tak, zdecydowanie. Utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy swoje, graliśmy od Legia tyłu, chyba była w ciężkim szoku, wiesz, wciągaliśmy. tak mi się wydaje, Sławek, że oni w ogóle nie spodziewali się, że Tak, my że... przyjedziemy i będziemy starali się grać naszą piłkę bez względu na to, że gramy przy 30-tysięcznej publiczności na ciężkim terenie, na ciężkim terenie, który raczej nas nie lubi, a my wyszliśmy, tak wiesz, bym powiedział, jak po swoje. Po prostu brakło jakości. Tak. No, troszeczkę brakło nam może jakiegoś dokładniejszego podania, wykończenia, natomiast wyglądaliśmy bardzo dobrze. No i później wszystko niestety zmieniła ta bramka nieszczęsna dla Legii, gdzie strasznie zgasiliśmy. No i miałem, przyznam szczerze, że miałem obawy lekkie o ten rezultat, jak to będzie wyglądać, bo stanęliśmy. Cofnęliśmy się, daliśmy dojść do głosu Legii i to tak porządnie nas zepchnęli do niskiej obrony. Natomiast przetrwaliśmy to i mam wrażenie, że ostatnie jakieś 5 minut obudziliśmy się i tam spróbowaliśmy coś skonstruować. Oddaliśmy trochę tą grę od naszego pola karnego, przeszliśmy bliżej pola karnego Legii Warszawa. Co dawało jakąś nutkę nadziei, że ta druga połowa może być niezła w naszym wykonaniu i że jeszcze nic nie jest stracone. No. Natomiast co do tej bramki straconej pierwszej Pszczołka, który nam strzelił, to powiem wam, że jak oglądałem już ją kilkanaście razy sobie w powtórkach, to jest oczywiście moja prywatna opinia, możecie się z nią zgodzić lub nie. Od razu na marginesie dodam, że zapraszamy was oczywiście do dyskusji. Jesteśmy ciekawi waszego spojrzenia, waszego punktu widzenia. Proście o głos i chętnie posłuchamy, jak wy widzieliście ten mecz, jakie są wasze odczucia i wrażenia. Wracam do tej bramki Pszczołka. No według mnie oczywiście fajne dośrodkowanie bodajże Kapustki to było. W każdym bądź razie no, ta piłka nie może tak długo w mojej opinii lecieć. To było dobre 40 metrów, mam wrażenie, Ale i ta zagrana była piłka leciała dobrze, na to prawo. trzeba powiedzieć, nie? Że... Tak, zagrana była dobrze, ale leciała Tak, bardzo no długo czasu tutaj miał i Cyganik można. bardzo dużo, żeby zareagować. Tak, można było się do niej lepiej zdecydowanie ustawić. Odniosłem przez chwilę takie wrażenie, jakby Andres Cyganis w ogóle nie skontrolował tego, że ma za plecami tego Pszczołka i on, wiadomo, no jest wyższy, silniejszy, wyskoczył nad nimi i niestety było 1-0, 1-0 dla Legii. I to mnie troszeczkę zaniepokoiło, że no w mojej opinii za łatwo, zdecydowanie za łatwo daliśmy sobie tą bramkę strzelić. Tak? To nie była jakaś wrzutka po dynamicznej akcji, jakaś cięta, bita piłka w pole karne silna, tylko ta piłka jednak leciała dłuższy czas i powinniśmy się takich rzeczy ustrzegać. Można powiedzieć, że może nie taka sama, ale analogiczna sytuacja do bramki, którą strzeliliśmy Śląskowi Wrocław. Tam może Żyro większego balona, no zdecydowanie większego balona puścił, bo ta piłka też w ogóle szybowała jak latawiec na głowę Pawłowskiego i później Krzysia Hansena. Natomiast tak jak mówię, no, mam wrażenie, pewno trener Niedźwiedź też o tym wie doskonale i pewno też tutaj piłkarzom to wyłuszczy, że no, nie możemy takich bramek tracić, w Wiesz, mojej tutaj opinii. podejrzewam, że też troszkę komunikacja siadła, tak mi się wydaje, bo jednak no na pewno najlepszy przegląd, że tak powiem, sytuacji miał bramkarz, ale też środkowi obrońcy, którzy na pewno, no gdzieś wydaje mi się, że komunikacja nie za bardzo tutaj była na takim poziomie, jakim pewnie wszyscy by oczekiwali, bo jednak no ja w sumie nie spodziewałem się, że Cyganik jest aż tak niskim piłkarzem, bo szczerze mówiąc, później gdzieś tam w wywiadzie widziałem, to faktycznie on był raczej taki, no, raczej w okolicach 1,70 m, myślę.
Więc Wszołek chyba jest wyższy, tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. No to, no zdecydowanie, no, więc zdecydowanie wiesz, wyższy. no z jednej strony tak, można powiedzieć, że faktycznie jego wina, no chociażby dlatego, że było dużo czasu, ale z drugiej strony, kurczę, no takich bramek ogólnie, no jednak mimo wszystko wpadają takie bramki. To nie jest jakaś bramka, która aż tak bardzo po jakimś, wiesz, strasznym błędzie, no po prostu brakło komunikacji. Też chyba tutaj przeliczył się Cyganik z tym, że sobie poradzi. Ciężko mi powiedzieć, może nawet nie wiedział, że ma zawodnika, bo tak naprawdę Wszołek mu wskoczył na plecy, nie wiem, czy pamiętasz, i to tak no tak. No tak, tak, dlatego właśnie mówiłem, że odniosłem takie wrażenie, jakby w ogóle nie skontrolował, że za nim no, ten Wszołek no tak, nie biega, ale to dlatego właśnie mówię o tej komunikacji, że tutaj mimo wszystko w takiej sytuacji wydaje się, że powinno być troszkę lepiej. Może tutaj Rawas chyba wydaje się, że no, mógł teoretycznie wyjść, ale nie ma co go chyba obwiniać za tą bramkę, bo jednak no, krył krótki słupek, dostał pod poprzeczkę skontrowaną piłkę. Także myślę, że tutaj w żadnym wypadku to nie jego wina. No, dostaliśmy taką bramkę. Tak, tak, to wiesz, chodzi mi, ja wiem, że takie bramki padają, jasne, że tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, gdy piłka leci przez jakieś dobre 40 metrów... No tak, to masz czas, metrów, żeby to tak, poprawić, tak, swoje ustawienie. To wydaje mi się, że z tych wszystkich sytuacji, które dzieją się w polu karnym, jak te piłki są czasami wstrzeliwane z dużą siłą z bocznych sektorów, to wydaje mi się, taka piłka, która leci przez dłuższy czas, no to jest chyba jedna z łatwiejszych, powiedzmy, do wybronienia. No dobrze, to stało się, nic nie poradzimy. Później mam wrażenie, że po stracie tej bramki jeszcze, no, Cyganik miał spore problemy tak, tak, w obronie. Tak, 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 jak ostatnio go chwaliliśmy, pamiętasz? Całkiem. W obronie, tak, tutaj nie do końca mu szło, to prawda. Miał spore problemy tutaj z Czołkiem, Czołek go tam parę razy objechał. No dobra, myślę, dla niego szkoła życia ekstraklasy. Został dość szybko rzucony na głęboką wodę. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej i miejmy nadzieję, że też Fabio wróci niedługo do pełnej dyspozycji, bo też pamiętam, że nie pojechał do Gdańska. Z klubu płynęły informacje, że to jest lekki uraz i klub woli dmuchać na zimne i go tam nie brać, a to już się zrobiło 3 kolejki bodajże, tak? Bez Fabio I szkoda, bo ja jestem panem jego talentu, jeżeli chodzi o nasz zespół. Uważam, że na początku sezonu Fabio był fenomenalny, to był jeden z liderów tej drużyny. I bardzo żałowałem, gdy ten Rakowiec z Krakowi zrobił mu taką krzywdę i go wyeliminował na długi okres czasu. Sławek, mamy pierwszą osobę naszego dzielnego słuchacza Tomka, który często zgłasza się u nas, także myślę, że dopuścimy Tomka do głosu. Zobaczymy, co Tomek, jak Tomek to widział. No i słuchamy, zapraszamy, Tomek. Cześć, cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, patrzyłem a propos tej pierwszej bramki, bo tak wczoraj z wysokości trybun ciężko mi to było ocenić, natomiast nie ukrywam, że nie byłem zadowolony z tego i no, widziałem ją dzisiaj kilkukrotnie. Dla mnie to jest no niedopuszczalne, że my tracimy bramkę w ten sposób. Ta piłka jednak, no fajnie rozgrzeszacie tutaj Cyganiksa i tak dalej, bo no, rozegrał też, powiedzmy, przyzwoite zawody, zwłaszcza w ofensywie, ale dla mnie z tyłu, no to my nie możemy, wychodzimy na Legię, piłka, ona, no nie wiem, z 5 minut leciała ta piłka. Raz, że bramkarz już, powiedzmy, jest najmniej winny z tej straconej bramki, ale jednak mógł to spokojnie wyjść do tego dośrodkowania, bo ta piłka leciała przez całą szerokość boiska i był na ja to tak czas. Ja tak na gorąco wczoraj o tym, Tomek, mówiłem, że nie chciałem obwiniać Rawasa, ale też miałem wrażenie, że właśnie można tutaj było wyjść do tej piłki, ale... Zdecydowanie, no ale Cyganik, no kurczę, no leci piłka tydzień, on miał naprawdę czas, żeby się rozejrzeć, czy ma zawiązane buty, sprawdzić, czy jest ktoś za nim, czy jest ktoś przed nim. Nie możemy tracić bramek w ten sposób. Troszeczkę też no, Legia straciła tą pierwszą bramkę, którą strzeliliśmy w bardzo podobnej akcji.
Tyle tylko, że tam po prostu było odpuszczone krycie, było dwóch naszych piłkarzy i Hansen to zamknął głową, natomiast tutaj no to było czasu a czasu, żeby to wyjaśnić i no kurczę, tym bardziej, że to taka bramka, no patrząc po przebiegu dalszej meczu, no to no Legia po tej bramce uzyskała przewagę i psychologiczną i generalnie w grze dzięki właśnie tej bramce. No my nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Ja rozumiem, że mecz ważny, kibicowsko i tak dalej, że jest ciśnienie, natomiast no piłkarze nie, no kurczę, no nie. Jestem zdecydowany jednak na to, że to jest duży błąd i błąd, którego powinniśmy uniknąć. No ja generalnie się zgadzam. Ogólnie jak znajduję ten mecz dalej, jak to według ciebie się wszystko potoczyło? Wiesz co, no ja wczoraj byłem na stadionie, więc ciężko mi było obserwować jakby murawę. Szczerze mówiąc, tam no, poza paroma akcjami to nie chcę oceniać całego meczu. Dzisiaj też obejrzałem, przyznam się jeszcze szybko skrót, bo trochę tam zajęć swoich jednak miałem. Natomiast jestem zadowolony, gra momentami wyglądała nieźle, zdecydowanie postawiliśmy się tej Legii i po prostu graliśmy w piłkę, nie było murowania. Powiem wam, że po tym naszym ostatnim meczu ze Śląskiem, gdzie no w mojej ocenie widzę wyglądał źle, po prostu graliśmy słaby mecz i bałem się, że troszeczkę pójdziemy, że tak powiem, za ciosem w tą stronę, natomiast no wczoraj z tą Legią wyglądaliśmy na naprawdę drużynę, która się liczy w walce w tym sezonie o jakieś tam puchary, o coś więcej niż tylko utrzymanie zdecydowanie. No powiem ci szczerze, że gdyby było troszkę więcej jakości, troszkę szersza ławka, to myślę, że tak jak już parokrotnie tutaj ze Sławkiem o tym wspominaliśmy, że w tym sezonie moglibyśmy walczyć o coś więcej na pewno, ale no tak jak powiedziałeś, że zespół wyglądał naprawdę dobrze i myślę, że tutaj jeszcze raz powiem, że trzeba Bartka Pawłowskiego wyróżnić, bo to jest człowiek, który dał nam tyle punktów w tak ważnych meczach, chociażby derby, te rzuty wolne, naprawdę perfekcyjnie bite, jak na nasze standardy tutaj w polskiej ekstraklasie, no to myślę, że on jest w czołówce i z tego tyle punktów już było, że naprawdę wielkie brawa dla niego. Myślę, że wczoraj to był człowiek, który robił wszystko tak naprawdę i gdybyśmy mieli jeszcze jednego takiego Bartka z przodu, albo tak jak rozmawialiśmy prywatnie ze Sławkiem, że mielibyśmy Ramireza jeszcze tutaj do gry z przodu, to naprawdę mogłoby być ciekawie i no, wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć. No co do, ja się zgadzam, że mamy za krótką ławkę troszeczkę, no nie to, że mam żal, bo też no, trzeba brać pod uwagę, że żyjemy w realiach finansowych, w takich, jakich żyjemy i być może nasi włodarze woleli jednak dmuchać na zimne i patrzeć na budżet niż wzmacniać drużynę. Natomiast no ja uważam, że jakiś ofensywny gracz by nam się tu przydał, bo tak naprawdę nie mamy żadnej alternatywy ani dla Sancheza i dla Julka, no, który raz gra lepsze zawody, raz dla gorsze, też nie mamy alternatywy. Gdyby był tutaj właśnie Ramirez, tak jak mówicie, czy jeszcze jakiś inny napastnik, bo no kurczę, Sanchez powalczył w drugiej połowie, ale przyznam się, że dla mnie najsłabszy zawodnik wczorajszych zawodów, zdecydowanie. Ciężko też, nie chcę oceniać, bo no, oglądałem mecz z trybun i nie wszystko widziałem, natomiast z tego co widziałem, no to za dużo było wymychania łapkami, pretensji, a za mało walki z jego strony, zdecydowanie. No to chyba wszyscy zaczynamy ostatnio dostrzegać, że jednak ta forma naszego dzika hiszpańskiego nie jest, nazwijmy to delikatnie, zadowalająca w ostatnim czasie i te machanie, tak, spotkałem się z takimi opiniami, że coraz nawet więcej ja to mówię. To razi. Tobie. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o takie ekspresyjne zachowanie, ja bym to zrzucił na kar po prostu południowej mentalności, tak, to jest po prostu w duszy pewno ludzi stamtąd. Natomiast faktycznie widzę tutaj problem pojawiający się. Wiecie, no ja mam wrażenie, przede wszystkim, znaczy wrażenie, ale mam pewność po prostu, że jak nie ma ktoś konkurencji, realnej konkurencji, no to po prostu
popada w taką stagnację, tak? Jordi niestety nie ma w tej chwili godnego rywala do składu i wiecie, jak to się mówiło, pewno dla tych starszych kibiców, czy się stoi, czy się leży, to się należy, tak? I on doskonale wie, że on będzie wychodził. Teraz w najbliższym meczu z Wartą Poznań w sercu Łodzi go nie będzie, bo dostał w mojej opinii no bardzo głupią kartkę. Okopnął piłkę, w ogóle juniorskie zachowanie. Może mu to pomoże trochę, wiesz? No i właśnie do tego dąży, że te dwa tygodnie sobie odpocznie, popracuje, mam nadzieję, mocniej. I zobaczymy już w Płocku takiego Żurdiego, jakbyśmy chcieli wszyscy oglądać. Natomiast na jego obronę mogę powiedzieć to, że jednak cały czas mam takie wrażenie, że my go nie wykorzystujemy dostatecznie. Po prostu my nie dajemy mu takich piłek, jakie on powinien dostawać. To jest facet, który jak na swoje gabaryty, swój wzrost jest bardzo szybkim piłkarzem. Ma naprawdę gaz potężny i zobaczcie, że on w ogóle nie dostaje prostopadłych piłek. Tak, on powinien się ścigać z tymi obrońcami. Były wczoraj momenty, gdzie ta Legia podchodziła bardzo wysoko. My byliśmy w niskim pressingu, broniliśmy. I nawet śmiałem się z przyjacielem swoim, że oczywiście zachowując wszelkie proporcje, że jeżeli w Widzewie by był Mirek Szynkowiak albo Rysiu Serwies, to ten Jordi pewnie by w takim meczu, gdzie ta Legia momentami podchodziła wysoko, to ten Jordi by dostał ze 4-5 takich pasów prostopadłych, żeby pewno ze 3-4 razy sam na sam. Ale z drugiej strony powiem ci, Sławek, przepraszam, że ci przerwę, że też trzeba powiedzieć, że Jordi ma tendencję do palenia sytuacji i to notorycznie. Może to wynika z tej szybkości, no tak, o której powiedziałeś, wskazę, tak. Ale mimo wszystko no myślę, że gdzieś... No, myślę, że tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tym, że ta przerwa mu tylko może pomóc, bo myślę, że gdzieś się troszkę pogubił z tym, tak jak tutaj Tomek wspomniał, z machaniem łapkami i tak dalej, to też wydaje mi się, ekspresyjność jest dobra, ale niekoniecznie akurat w stronę swoich kolegów w taki sposób, bo myślę, że cały zespół na to pracuje i tutaj wydaje mi się, że nie twierdzę, że tam jest jakiś problem, natomiast na pewno... Nie jest to potrzebne, żeby w taki sposób pewne rzeczy pokazywać drużynie, bo myślę, że cały zespół na to zapieprza, żeby ten wynik był jak najlepszy i też uważam, że ta przerwa mu się przyda jak najbardziej, tym bardziej, że dzisiaj żeśmy sobie rozmawiali, to mówiłeś, że może to będzie szansa dla Hansena. Właśnie mam nadzieję, że Hansen, chociaż pewnie zagramy typową dziewiątką, ale mam nadzieję, że jednak się uda i tutaj może będzie miał okazję pokazać się Hansen w pierwszej minucie. No wiesz, ja myślę, że też się zgodzę z tym, no podpiszę się pod tym, że ta przerwa pewno mu dobrze zrobi i tak zdaję sobie sprawę, że czasami te machanie może nie jest w dobrym tonie faktycznie tymi rękoma, natomiast cały czas obstaję przy swoim. Gdybyśmy my mieli zawodnika w drużynie, w środku pola, który potrafiłby go uruchomić prostopadłym podaniem, to byśmy mieli dużo więcej pożytku z niego. Przypominam sobie taką bramkę, którą strzelił w Gliwicach, gdy dostał podanie takie z boku od Patryka Stępińskiego, no i tak, wyszedł tak. Sam na sam. No ale też mieliśmy w Mielcu, prawda? Tego mi brakuje. Taką sytuację. Tego mi brakuje właśnie zdecydowanie, żeby go więcej po prostu obsłużyć takimi podaniami. No nie mamy w tej chwili takiego zawodnika w drużynie. Bardzo mało takich podań wykonujemy. Miejmy nadzieję, że coś w letnim okienku się wydarzy fajnego dla nas i takiego zawodnika pozyskamy, który będzie potrafił takie podania wykonywać po prostu. No. A co do Hansena, no to myślę, że no, chłop przerasta samego siebie w ostatnich meczach. Ja zawsze wiedziałem, powiem nieskromnie, że w piłkę to on grać potrafi, bo to było widać. Mam wrażenie, że jego nieszczęściem w Widzewie jest to, że trener Nieźwiś gra na te dwie dziesiątki i te dwie dziesiątki są obsadzone Bartkiem Pawłowskim i Terpiłowskim. Bartek Pawłowski, wiadomo, no to jest człowiek, instytucja w tej chwili w naszej drużynie, jest nie do ruszenia. Zgadzam się z tobą, z tym, co mówiłeś wcześniej, że Bartek Pawłowski do tego remisu na plecach nas zaniósł.
kapitalne zawody w jego wykonaniu. Uważam, że bez Bartka nie bylibyśmy w stanie tam zrobić tego remisu. Absolutnie. To był prawdziwy lider naszej drużyny, ciągnął tą grę, walczył, szarpał, prawdziwe serducho i widzewski charakter i chapeau ba Bartek, bo naprawdę mi zaimponowałeś w tym meczu, stanąłeś na wysokości zadania i jeszcze bardziej moje serce się uśmiecha, że to jest chłopak stąd, nasz, widzewiak. I widać, ile tacy ludzie znaczą dla drużyny, którzy wiedzą, z kim grają, o co grają, jakie to jest rangi mecz, którzy do tego mają dostateczne umiejętności, żeby wziąć tą grę na siebie i pociągnąć ten zespół do dobrego rezultatu. Także w mojej opinii Bartek sztos zawody, naprawdę. Byłem pod mega wrażeniem jego gry. Nie wiem, czy się, Tomek, zgadzasz, czy się nie zgadzasz, jak tam... Znaczy ja, jasne, ja chciałem jeszcze dwa słowa o Sanchezie, o tym jego machaniu ławkami, mówię o tym też nie przestawkowo, bo z mojej perspektywy to się zaczyna robić głębszy problem, bo to nie jest kwestia tego, że to jest jego temperament i tak dalej. Dla mnie to jest wyraz jego frustracji i to frustracja troszeczkę może wynika jakby z naszej słabości, naszego środka pola, że nie ma kto mu w tych piłek zagrywać. Ale problem jest też to, że on się, moim zdaniem przynajmniej, bardzo słabo ustawia na boisku. Pod to, co on gra, no zobaczcie, my gramy też dużo skrzydłami, jest dużo dośrodkowań i ja nie widziałem, żeby on tam wyszedł do jakiejś piły za plecy, coś, gdziekolwiek, urwał się obrońcy. To samo na środku, no on stoi, nawet jak ta piłka idzie do niego, to on jest albo na spalonym, albo... zapomina, że jest na boisku w ogóle. No dzisiaj, wczoraj w tym meczu z Legią były dwie takie piłki, rzucone chyba przez, na pewno jedna przez Żyrę, druga, nie jestem pewien, gdzie on spokojnie mógł coś z tego tam więcej wycisnąć, tylko gdyby w momencie podania był przygotowany, że ta piłka w ogóle do niego pójdzie. A on tam troszeczkę zaczyna mi wyglądać na ciało obce w drużynie w ogóle. No mam nadzieję, że to jest jakiś tam albo spadek formy, albo też no, kłopoty jakieś tam mentalne, powiedzmy, i że zaraz się ogarnie, natomiast no, troszeczkę budzi to mój strach, że tak powiem, bo nam wypada gracz, który przynajmniej jesień nam ciągnął do przodu drużynę też. A co do Bartka Pawłowskiego, zgadzam się całkowicie, że no, może nie wygrał na mecz, bo cała drużyna grała świetnie i wszyscy piłkarze walczyli. Też chciałbym właśnie może tak przynajmniej z perspektywy trybun wyróżnić Żyrę, który zarówno z tyłu, jak i z przodu. To jest trochę dziwne, bo przecież to stoper i tak dalej. Mam takie przynajmniej ja wrażenia, że tak, Żyro nas od trenera, żeby wychodzić do przodu, żeby się podłączać do akcji ofensywnych i dużo też z przodu go było widać wczoraj. Tak. Była taka jedna akcja, gdzie uderzał Kapustka i pewnie wszystkim wydawało się, że ta piłka załopocze w siatce, a on rzucił się takim blokiem i on zblokował. Tak, bardzo dobre zawody. A jeszcze tak wrócę do Jordiego, o tym, co mówiłeś, o tej frustracji. Może faktycznie, no coś w tym jest, wiesz, że on jest taki troszeczkę sfrustrowany. Może po części właśnie, że ma mało tych piłek jednak stosunkowo. Może wiesz, może ci Hiszpanie tak mają. Czym będzie cieplej, czy pół żartem, pół serio, tym będzie lepiej, nie? Jak więcej tych promieni słonecznych na nasze miasto, kochane Łódź, spłynie, to może jego gra pójdzie w górę. Tak pół żartem, pół serio oczywiście, ale no, mam takie wrażenie, że, no, że coś faktycznie, coś tam nie funkcjonuje, coś się tam zacięło, jakiś tam piach w tą maszynę się dostał o nazwie Jordi Sanchez i to trzeba naprawić. No, to może faktycznie no ta żółta... Zobacz, że wspomniany i Bartek Pawłowski i Hansen, no te akcje, które oni tworzą, to też są akcje, tak, no Pawłowski może troszeczkę mniej, bo on nie wychodzi za plecy, tylko dostaje piłkę do nogi, gdzieś tam się stara urywać
gra na balans ciała, na kiwkę i tak dalej. Natomiast no, Hansen no, to dostał parę takich piłek. Nawet ta ostatnia akcja, którą kurczę, ach, mi się śni, będzie mi się śniła jeszcze chyba ze dwa tygodnie ta akcja, bo my powinniśmy ten mecz wygrać. Może no tak. Mecz był na remis, bo Legia też miała swoje sytuacje i no, równie dobrze oni mogli wygrać ten mecz. Natomiast no, naprawdę nie mogę przeżyć tej ostatniej sytuacji, bo to była stuprocentowa okazja. Tylko zagrać do środka i moglibyśmy wejść do tej bramki i mógłbym sobie tam krzyknąć na kolana do kolegów z Warszawy. I tego mi trochę zabrakło w tym meczu. No, jakby Tomek, ale jakby on strzelił w tej sytuacji, to do Łodzi, to by go na rękach nieśli kibice, nie? Znaczy on nie miał prawa strzelać. On no, wiesz co... Podałby do środka, do Hanuska i Hanusek waliłby na pustaka. To tak się mówi łatwo, ale jak tak, jesteś w gazie... Tam Marek stał. Jak jesteś w gazie i widzisz, że ci wszystko wychodzi i naprawdę mu idzie, to czy to nie tacy nie podawali w takich sytuacjach. Ja go tam nie winię, no mamy dobry wynik według mnie. Mogliśmy. Znaczy ja go nie winię, natomiast nie ukrywam, że no wolałbym, żeby podawał. No, no wiadomo, jak tak, najbardziej, tylko dalej będę się opierał przy moim jakby stwierdzeniu, że no widać, że jest w formie i wiesz, wychodził, pewnie włączył mu się tryb Maradony troszkę i już stwierdził, wiesz, że pójdzie jak po swoje. No nie udało się, faktem, że tam była setka i patelnia, bramkarza na bramce nie było. Więc raczej się zapowiadało, że to byłaby bramka. Jakbyśmy tak skończyli ten mecz, to myślę, że dzisiaj byśmy nie gadali, bo wszyscy dopiero byśmy trzeźwieli. No mogłoby tak być. Plusem jest to, że Sanchez sobie tą głupią kartkę złapał. To o Jezus, też mi strasznie podpadł tą kartką, ale tak jak sobie to przemyślałem, to się cieszę. Widzę Pawłowskiego tam w jego miejscu i niech Hansen wchodzi na to skrzydło i niech on pokazuje, że on może grać w pierwszym składzie, a nie jest tylko jokerem z ławki. No tak, jeszcze dodajmy, jaka to by była piękna historia, prawda? Pewno wszyscy kibice się tutaj z nami zgodzą. Gdyby ten Marek, który tutaj jest naszym profesorem i naszą opoką, któremu przydarzył się ten swojak nieszczęsny, ja Marka absolutnie nie winię, żeby była jasność, to są ciężkie piłki wstrzeliwane między stoperów a bramkarza w pole bramkowe już bezpośrednio i tam mam wrażenie, że gdyby Marek tej piłki nie dotknął, to po prostu tam był zaraz legionista za plecami, który by do pustaka już dołożył, kolokwialnie mówiąc. Natomiast to była piękna historia, prawda, Tomku, jakby ten Marek dostał tą piłkę od Hansena i skarcił tak to Legię na tak jest. I dwie takie, no ja tak jak mówię, pierwsza bramka moim zdaniem nie powinniśmy jej stracić. To jest w dużej mierze wina Tiganixa i powiedzmy też, no moim zdaniem Rawas powinien tą piłkę po prostu wyłapać, no ale mniejsza o to. Natomiast no tutaj to nie ma co Marka winić. Tam był ten młody chłopaszek, nie pamiętam nazwiska, z Legii, który też tam się ładnie prezentował generalnie w tym meczu i mogło być zagrożenie. No on chciał to wyczyścić. No, no nie fart i ja bym to tak zostawił. Natomiast no byłoby naprawdę, byłaby piękna historia, jak po tym samobuju on by strzelił w 93 na 3-2. Ale bądźmy dobrej myśli, co ma wisieć nie utonie. Miejmy nadzieję, że już na jesieni przyszłego sezonu w końcu się to dokona, co już dawno powinno się dokonać i w końcu pokonamy tą kurtyzanę naszą warszawską. Myślałem, tak że jest, powiesz tak co jest. Innego. Dla mnie no też podziwiam formę w ogóle, bo Zizu różnie tu się po meczach czasami prezentował. Dzisiaj widzę, że forma zdecydowanie wyjściowa. Natomiast na do samego meczu. Tak, galowo, zdecydowanie, bo mecz galowy i forma dzisiaj też galowa. Natomiast mimo braku jakby tam wzmocnień i tak dalej, no wzmocniliśmy się Tiganixem, to też jest fajny piłkarz. Natomiast wczorajszy mecz utwierdził mnie, powiedzmy, w przekonaniu, że mimo braku wzmocnień będziemy grali w tym sezonie o coś więcej niż o utrzymanie. Może nie będzie tych pucharów, ale po wczorajszym meczu mogę z pełnym przekonaniem mówić, że widzę, że to jest drużyna, która te puchary gra w tym sezonie.
No tak, chyba trzeba się podpisać pod tym, co powiedziałeś. Gramy tak dobrą piłkę i nie boimy się grać w tą piłkę. Gramy swoją piłkę przede wszystkim. Gdziekolwiek byśmy nie jechali, to gramy swoje i trzeba to mówić odważnie. Sky is the limit, jak ja zawsze tak twierdzę. Wrócę jeszcze do pokoju, który tutaj był przed meczem z Legią, z Piotrem Szarpakiem, który powiedział, że też takie słowa znamienne, że trzeba po prostu się bić, jak jest szansa, to trzeba się bić o te puchary i mówić o tym otwarcie. Prezes Drusz mówił, że 36 oczek zapewni nam utrzymanie według jego wyliczeń. Wczoraj żeśmy tego dokonali, więc zaczynamy nowy etap w mojej opinii, nowy rozdział i tak jak mówi trener Niedźwiedź, on chce przede wszystkim wygrywać, I niech wygrywa, i niech wygrywa jak najwięcej. Pewno w tabelę spojrzymy sobie na końcu i wtedy będziemy wiedzieli, co nam dały te zwycięstwa. Natomiast mówię, no to ja podchodzę do tego jeszcze w miarę spokojnie, bo wiem, że ta liga jest tak nieobliczalna i tu są tak mecze nieobliczalne. Tych meczów jeszcze troszeczkę zostało, mamy jeszcze ciężkie wyjazdy i troszeczkę tonowałbym nastroje, jakie ciężkie wyjazdy mamy? No do Częstochowy na przykład. Do Częstochowy, zaraz ci powiem, gdzie jeszcze widzę dosyć ciężki. W Płocku myślę, że też nie będzie łatwej przeprawy. Gdzie ja my tam jeszcze... Dobrze w ogóle. Przegrać, owszem, my możemy przegrać u siebie i na wyjeździe z każdą drużyną z tej ligi, ale jedyny ciężki wyjazd, jaki mamy, to my mamy właśnie to Częstochowe i w mojej ocenie jeszcze Miedź Legnica. To będzie dla nas ciężki wyjazd. Natomiast co my tam mamy jeszcze? Kraksę poza tym, chyba Radomiaka. Tak, Krakowie, Radomiaka, tak, no to na pewno. Tak, tak. I to są drużyny, które my sobie powinniśmy grając tak i patrząc, jak te drużyny grają, to my bez mydełka tam wygrywamy. No, no jasne, i, to mi się, wiecie, i takie jeszcze, nastawienie to mi się podoba od razu. Ja jeszcze mam cały czas z tyłu głowy, że jednak ta nasza kadra nie jest z gumy i wczoraj dopiero trener Niedźwiedź powiedział na konferencji prasowej, że Zielek wypadł przed samym meczem bodajże. Nie mieliśmy tam za dużo możliwości na tych wahadełkach do zmian, bo Fabio też nie był do gry cały czas. Teraz zagramy bez Jordiego, co tutaj żeśmy już ustalili, w naszej opinii może mu zrobić to dobrze, ale Julek Letniowski jest zagrożony jeszcze kartką w tej chwili i Terpiłowski z tego, co kojarzę, więc no zobaczymy, no ta wąska kolderka może być problemem, aczkolwiek nie musi, no bo przecież starsi kibice pewno pamiętają, jak Franz Muda robił mistrzostwo w 13, tak, i czy tam 14 maksymalnie i jeszcze do tego sezon fenomenalny, w którym żeśmy nie ponieśli żadnej porażki, więc chcieć nie, to no móc. Tak, ale co by nie mówić, to w razie W, to jednak Franz miał kogo tam wpuścić. To, że prowadził tę drużynę jak prowadził, to jest inna sprawa, no ale no, nie uszukujmy się, kadrę miał zdecydowanie lepszą niż ma teraz trener Niedźwiedź. No, tak, to, jakościowo to... Też, ja może nie jestem jakimś zwolennikiem rozbuchanej kadry, prawda, no bo to też czasami nie prowadzi do niczego, bo ogarnąć tam, nie wiem, blisko 30 chłopa to też jest problem, bo wiadomo, piłkarze to są ludzie, którzy mają duże, duże ego i każdy pewno z nich czuje się najlepszy i że powinien mieć plac zapewniony i tak dalej. I później ogarnąć to wszystko jest dosyć ciężko, natomiast ja jestem bardziej zwolennikiem jakości większej w drużynie i jak sobie tutaj już powtarzam po raz kolejny w Red Roomie, oglądałem bodajże 2 tygodnie temu Romana Kołtonia w Prawdzie Futbolu, Zibiego Bońka, naszą legendę, który powiedział, że widzę w tej chwili w jego opinii gra najlepszą piłkę w Polsce, jeżeli chodzi o taką mądrość taktyczną, podejście do tego, powtarzalność, etc., natomiast też wyraził taką opinię, że tutaj faktycznie, jeżeli by kilka ogniw jakościowo było na wyższym poziomie, to ten widzew z powodzeniem mógłby się bić o majstra. I ja podpisuję się obydwoma rękoma pod tym. No tak, i teraz pytanie, czemu my jednak nie zrobiliśmy jeszcze jednego, dwóch transferów, chociaż jedno ogniwo do ofensywy z tyłu. No okej, teraz wypadli nam ci wahadłowi, no ale z drugiej strony nie możemy mieć też 6 wahadłowych, tak? Jest 4. Uważam, że
na przyzwoitym poziomie, tak, wchodzi Zielu i nie zaniża. Z drugiej strony jest Cyganik, który się fajnie prezentuje, i Nunes, do którego chyba jakości już nie mamy żadnych wątpliwości i zastrzeżeń. Mógłby troszeczkę w obronie więcej, ale i tak to jest bardzo, bardzo pozytywny piłkarz. To wtedy nie grałby w Zielu. Z umiejętnościami. Natomiast, no kurczę, troszeczkę żal, że jednak nie rozszerzyliśmy tej kadry tutaj z przodu, no bo Julek Letniowski fajnie, ale ja nie wiem, czy nie wolałbym widzieć Szechu. Może troszeczkę bylibyśmy mniej kreatywni, ale jednak kontrola środka pola była większa. Bo Julek czasami ma przystoje, czasami odpuszcza też przez swoją fizyczność, po prostu może nie tyle odpuszcza, co nie jest w stanie wygrać jednak pewnych pojedynków. I to jest, uważam, nasza słabość. No on jak gra dobry mecz, no to jest na pewno wartością dodaną i wtedy na jego gra nas niesie. To zresztą było widać w którymś z tych meczów, już nie jestem pewien, z tych remisowanych, gdy on wszedł i nagle nam gra środka pola jednak stanęła. Natomiast no myślę, że taki ten już wspominany, nie chcę mówić mityczny Ramirez, no jednak robiłby tutaj robotę. I no my nie jesteśmy w stanie w tej chwili przez słabość środka pola pokazać wszystkich naszych atutów w ofensywie. Mamy te skrzydła, no ale to jest też przez słabość pola jest to łatwe do rozczytania i do zatrzymania też, no. Bo nie mamy jakby alternatywy rozegrania akcji przez środek pola, tych piłek po ziemi prostopadłych, takich do doklepania jest mało, no bo zwyczajnie nie ma komu tego grać. Coś jeszcze chciałem a propos jakości i a propos wymachiwania łapek Sancheza. No fajnie, temperament ok, powiedzmy, no tylko niech on sobie wymachuje łapkami, tak jak Cristiano Ronaldo, jak niósł Real na plecach i był faktycznie dwie długości przed innymi, a nie w takiej sytuacji, gdzie on wczoraj dla mnie to naprawdę najsłabszy gracz nasz na boisku. On się powinien ugryźć w język, złapać za jaja i zapierdalać, a nie okazywać swoje niezadowolenie. Ja też jestem tego zdania i się z tym zgadzam. Od dłuższego czasu o tym mówię, że słabo mentalnie to wyglądał. Znaczy może nie mentalnie, no bo to jest jakaś tam frustracja, ale też się z tym zgadzam, że pobłądził od dłuższego czasu. Dla mnie tak generalnie się... to jest piłkarz półamatorski. Znaczy, wiesz, mi się wydaje, taktycznie, że taktycznie jest mega nieogarnięty. Jest nieogarnięty, bo jeżeli chodzi o takie zachowania, właśnie ustawianie się na boisku, mądrość taką typowo piłkarską. Fizycznie jest dobry technicznie i tym zyskuje, natomiast mam nadzieję, że on jeszcze strzeli kilka bramek w tym sezonie i zarobimy na nim ładne pieniądze i niech on sobie idzie w świat, a my szukajmy kogoś na jego miejsce. No to teraz pewno wielu kibiców by się oburzyło, bo on ma fanów mnóstwo, więc pewno wielu z nas pewno by nie chciało, żeby odszedł. Ja się z tym zgadzam. Ja jestem fanem Widzewa, nie fanem piłkarzy i fajnie, możemy mu koszulkę wręczyć, kwiaty na koniec, uścisk dłoń prezesa. Natomiast jeżeli Widzew ma się rozwijać, to nie patrzymy, że on jest teraz fanem, że ma wielu fanów na trybunach. Niech on jeszcze strzela, niech wyciśnijmy z niego co się da, ale moim zdaniem to jest gracz ograniczony i im bardziej ta nasza drużyna się będzie rozwijać, a jeżeli trener Niedźwiedź zostaje, mam nadzieję, że zostanie jeszcze na nie jeden sezon, przynajmniej na kilka, to ta drużyna się będzie rozwijać właśnie w tą stronę, że będziemy coraz lepsi jakościowo, jeżeli chodzi o prowadzenie gry, o rozwiązania, o ustawienie, tego typu detale i uważam, że Sanchez będzie tutaj coraz bardziej odstawał od tej drużyny, będzie się coraz bardziej frustrował i za chwilę wypchniemy go gdzieś do rezerw, zamiast zarobić na nim parę euro.
Nie no, ja bym tak, aż takiego czarnego scenariusza z rezerwami tutaj nie kierował, no ale twoje prawo, tutaj szanujemy każdego kibica zdania, natomiast ja myślę, że też podstawowym problemem jest to, że mówię, tak jak tutaj wcześniej już napomknąłem, że on nie ma prawdziwej konkurencji z prawdziwego zdarzenia i to też jest troszeczkę, wiesz, jak wiesz o tym, że ten plac i tak będziesz miał i tak będziesz miał, to nie pcha raczej do przodu, nie? To troszeczkę może tak delikatnie, powiem w cudzysłowie, rozleniwiać, czy coś takiego. To znaczy ogólnie rzecz biorąc tak, ale popatrzmy sobie na samego piłkarza. To jest gościu, który ma bodajże w tym roku będzie kończył 29 lat. Profesjonalnego futbolu, no to tak naprawdę na najwyższym poziomie rozgrywkowym gra teraz pierwszy sezon w Widzewie, tak to się gdzieś tam z mniejszym bądź większym powodzeniem grał w niższych ligach hiszpańskich, tak? I no nie wyobrażam sobie, żeby taki piłkarz, który ma teraz wiodącą postać, tak, w Widzewie, jest na szpicy, na świeczniku i tak dalej, żeby nie myślał, żeby tę sytuację wykorzystać, żeby coś jeszcze w tej piłce zaistnieć, zarobić, tak? No bo no nie oszukujmy się, to są ludzie, którzy są też w pracy, on też wie, że ma 29 lat i w tą piłkę jeszcze pogra lat kilka, a nie kilkanaście i to jest dla niego szansa. No nie wyobrażam sobie, że brak konkurencji to raczej na plus tutaj działa, bo piłkarz jest bardziej pewny siebie, wie, że nawet jak ktoś spierdoli za przeproszeniem, to nie dostanie wędki, tak? Nie wyleci z boiska, bo nie ma kogo wprowadzić za niego. Może próbować, może kombinować. Natomiast on w tej chwili uważam, że nie próbuje, że się troszeczkę zatrzymał i zaczyna się robić problem na tej pozycji, moim zdaniem. Okej. No ja twierdzę, że jakby jakaś konkurencja była z prawdziwego zdarzenia, to by to pewno lepiej wyglądało, bo rywalizacja tylko każdego pcha do przodu i każdy pewno staje się lepszy, gdy ma jakiegoś konkurenta realnego, który ci depcze po piętach, to tak by wyglądało. Natomiast wiesz, ten Jordi, w mojej opinii, to taki Hiszpan zupełnie nie hiszpański, tak, bo... Typowy Katalończyk, jak mam być szczery. Typowy Katalończyk. No i on nie wygląda na typowego Hiszpana, nawet takiego, którego znamy z naszej ekstraklasy, bo ta technika też, nie możemy powiedzieć, że to jest technika Iwiego Lopeza na przykład, tak, Częstochowy, nie? To jest zupełnie inny piłkarz. No ja cały czas tak mówię, no mam nadzieję, że te dwa tygodnie teraz mu na pewno pomogą i liczę na to, że solidnie popracuje i wróci na ten... Dla mnie, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, to jest po prostu to jest dobry piłkarz, tylko piłkarz bez rzemiosła, bez szkoły piłkarskiej i to jest jego problem. Bo on nie musi mieć techniki Iwi Lopeza, on ma warunki, jest silny, wysoki, szybki, tak? Potrafi tą piłkę przyjąć, no nie oszukujmy się, no jakoś tam tę piłę klei i na ekstraklasę polską, jakby on wiedział, jak z tego skorzystać, to by w zupełności wystarczyło. I on tych bramek miałby w tej chwili zdecydowanie więcej. Bo to nie jest tak, że my też mu tych bramek nie kreujemy. No kurczę, no Widzew oddaje chyba najwięcej strzałów tak w przekroju tej rundy wiosennej, jeżeli chodzi o średnią w meczu, bo my kilkanaście strzałów na mecz oddajemy. Najmniej chyba oddaliśmy ze Śląskiem, ale w tym poprzednim meczu no to oddaliśmy 22 strzały bodajże z tego, co pamiętam ze statystyk. To jednak świadczy, że okazje są, tak? Ktoś te strzały oddaje. Czemu akurat to nie jest Sanchez? No to może właśnie dlatego, że nie potrafi wykorzystać tego, co ma i no moim zdaniem on będzie coraz mniej pasował do naszej drużyny. Na razie jest fajnie, bo daje nam dużo alternatyw, no nie mamy takiego gracza, tak? Silnego, szybkiego, który wygra pozycję i tak dalej. Natomiast obawiam się, że w dłuższej perspektywie Jordi też nie potrafi tego robić. No. Możliwe, zobaczymy, co los przyniesie. Na pewno dał nam, tak jak mówisz, alternatywy, na pewno swoją ruchliwością, swoją walecznością, tym, że dużo biega,
bardzo dużo biega, tak jak tutaj na naszą ekstraklasę, to faktycznie dużo, dużo, dużo biega i robi tam popłoch wśród defensorów przeciwnika. No co tutaj jest na zdecydowanie na plus, tak? Aczkolwiek no też są różne szkoły, tak jak mówił klasyk, Falenicka i Otwocka, ktoś może powiedzieć, że czasami jest lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Tutaj moglibyśmy na ten temat dyskutować. Dobra, zostawmy już tego naszego dzika hiszpańskiego. Miejmy nadzieję, że potrenuje ostro i w Płocku odpali swoje strzelby i będziemy się cieszyć jeszcze z jego goli. Może pogadajmy o Krzysiu Hansenie, tak? Tym, który daje nam punkty w ostatnich dwóch kolejkach, który w mojej opinii w piłkę zawsze grać potrafił, którego nieszczęściem jest właśnie to, że Bartek Pawłowski i Terpiłowski, który jest młodzieżowcem, te dwie pozycje, numer 10 tak zwane, którymi gra trener Janusz Niedźwiedź, są zarezerwowane przeważnie dla tych dwóch piłkarzy, no, który pokazał szczególnie w tym wczorajszym meczu, że ma taki luz, który ja uwielbiam u piłkarza. Ma tą kiwkę, no naprawdę prezentuje się wyśmienicie i ciekawy jestem właśnie waszej opinii. Oczywiście zapraszamy was cały czas do udziału aktywnego w programie, w naszym podcaście. Zgłaszajcie się, mówcie swoje opinie, swoje wrażenia, chętnie was wysłuchamy. Natomiast wracam do Normana. Mam wrażenie, że teraz, gdy Jordi się Sławek, może... przepraszam, że ci przerwę. Jak już mówimy o Normanie i chciałeś wywołać kogoś innego, to mamy Roberta, który właśnie zgłosił się do głosu. Dobra, to dawaj, Robert, mów. Halo, Robert, słyszysz nas? Halo, słyszycie mnie? Halo? Tak. Już widzisz, jasne, teraz jest okej. Kończąc temat Jordiego, zwróćcie na jedną rzecz, wczoraj zwróciłem uwagę. Zauważcie, że o ile w pierwszej rundzie, jak on się cieszył z bramek, jak on te słynne jego cieszynki z Pawłowskim, teraz jak strzelaliśmy bramki, to Jordi, jak gdyby, może to też jakieś błędne wrażenie, ale nie uczestniczył aż w takiej radości z drużyną. On tam właściwie ostatni podbiegał, coś tam poklepał, to już nie były, ja mam wrażenie, że tam jest jakiś problem mentalny między nim a drużyną. Zaczyna się powoli robić. To już tak kończąc temat Jordiego, zauważyłem dosyć dużą różnicę w jego zachowaniu na wiosnę i na jesieni. Natomiast... To jedno zdanie komentarza tylko do tego, co powiedziałeś. Uważam, że on chciał po prostu odejść teraz zimą. Były oferty za niego i on chciał sobie gdzieś tam do tego Rakowa, ile był Raków na rzeczy faktycznie, czy gdzieś tam odejść i stąd ten problem wynika. Nie chciałem poruszać już tematu tego, tak myślę, ale... Że on jest trochę sfochowany. Tak, krótko rzecz mówiąc, tak uważam. Też tak uważam, że jest trochę sfochowany, co też... Przyznam, że mnie osobiście trochę rozczarowuje, bo wydawało się, że Jordi pół rundę jedną zagrał u nas, że się świetnie tutaj czuje. Jest taka pozytywna energia i co? Pierwsza lepsza oferta, już chce odchodzić, już jest obrażony. Byłoby to dla mnie bardzo duże rozczarowanie, gdyby tak rzeczywiście było, nim jako człowiekiem. Natomiast też mi się wydaje, że coś może być takiego na rzeczy. No ale dobra, to zostawiając Jordiego, taka moja właśnie uwaga, obserwuję go i mam wrażenie, że zaczyna brakować trochę tej chemii, która była na początku z drużyną. I to się może przekłada na ten brak tych piłek i tego wszystkiego, to może jest problem oczywiście bardziej złożony. Natomiast co do Hansena, to moim zdaniem jest to, ja jestem zachwycony jego umiejętnościami technicznymi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak on pięknie klei piłkę, ma kiwkę, bo to nie jest tylko ta oczywiście ta akcja ostatnia, której tak będziemy tu rozpamiętywać i pewnie długo pamiętać. On jeszcze chyba 2 czy 3 minuty wcześniej też bardzo ładnie wszedł w pole karne, minął z wodem zawodnika, dostał piłkę, strzelił, wtedy chyba Haudun obronił tą piłkę, to tak 88 minuta, tam też powinna być bramka dla nas, jakby ciutkę był lepszy strzał. Wiesz, dlaczego gra Pawłowski i dlaczego on tej bramki to nie strzelił?
Bo ja się zgadzam generalnie z tym, co mówisz. To jest mega fajny, techniczny gracz, który wie, o co chodzi, tylko nie ma lewej nogi. Pewnie. I bo to ta sytuacja, o której mówisz, prosiło się o zapierdolenie, za przeproszeniem pod ladę. Ale wiesz co, ja nie mówię. I byłaby ja brama. Nie mówię o tej sytuacji. A on porosnie. To koniecznie przekładał na prawą. Ja też, ja mówię o wcześniejszej sytuacji, o tej, którą ty wspomniałeś. Bo on de facto miał trzy sytuacje takie z nogi, bo nie mówimy o tej głowie. On miał trzy sytuacje z nogi. No raz porożnym, niepotrzebnie przyjmował, odskoczyła mu piłka i potem Chałdun obronił, to już tak prawie z zerowego kąta strzelał. Drugi raz wszedł w pole karne i był praktycznie sam na sam, strzelił. Ja wtedy nie zauważyłem, czy on przekładał z nogi na nogę. W każdym razie strzelił. Tak, to jest właśnie ta sytuacja. On miał sytuację prawie, że sam na sam i jakby walił z lewej, to tam byłoby wszystko jasne. Natomiast on sobie przełożył tą piłkę na prawą nogę i zablokował go nawet nie bramkarz, tylko obrońca. Zablokował po prostu. No i ostatnia sytuacja, to już bardziej chyba rzeczywiście trochę się podpalił, trochę brak przeglądu pola. Natomiast bez wątpienia facet moim zdaniem ma bardzo duże umiejętności techniczne, ma tą swobodę gry z piłką. Jego problem, to jest problem taki, że rzeczywiście trudno mu znaleźć pozycję na boisku. Być może to jest trochę przytyk do niedźwiedzia, że nie potrafi go, mając takiego piłkarza, nie potrafi go gdzieś na boisku umieścić, bo ja się oczywiście zgadzam, że on jest ofiarą pewnego systemu. No, Pawłowski wiadomo, to nie ma co nawet dyskutować. Pozycji Bartka. Terpiłowski, czyli kwestia wymogów regulaminowych i młodzieżowca. Nie bardzo wiadomo, co z tym Krzyśkiem zrobić. Natomiast papiery na granie to on absolutnie ma. To o tym, jak on potrafi panować nad piłką, to była ta oczywiście ta jego pierwsza bramka. To chyba ze Stalą Mielec było, prawda? To, co on tam wtedy zrobił. O ile dobrze pamiętam, to był Stal czy Piast, czy Stal. To już nie pamiętam w tym momencie. Piast Gliwice. No, tak. Myślę, że to można, wiecie, na YouTubie pokazywać jako jakieś takie CV piłkarskie, pokaz umiejętności technicznych. Więc papiery na grę to on ma. Być może go nie wykorzystujemy ze względu na system gry. No, oczywiście też jest pytanie, czy zmieniać system gry i ustawienia ze względu na jednego zawodnika. No, czy on jest aż tak wielkim zawodnikiem, żeby dla niego zmieniać teraz system gry, to ja nie wiem. Może oczywiście kwestia taka, że po tym jak Jordi będzie pauzował, to zobaczymy. Być może znowu paradoksalnie Jordi nie będzie aż nam tak potrzebny, jeśli się okaże, że wraca Pawłowski na dziewiątkę, bo przecież grał parę razy i źle to nie było. Hansen w takiej formie, no zobaczymy. To może być ciekawe rozwiązanie, no bo Terpiłowski grać będzie, nie stać nas na to, żeby płacić po prostu pieniądze za brak gry młodzieżowca. A wiadomo, że... Znaczy wiesz, ja nie jestem taki pewny, Robert, czy Terpiłowski grać będzie, bo w mojej opinii trener Niedźwiedź może zrobić dwa warianty, czyli dać Zjawińskiego, kochanego przez łódzką publiczność na dziewiątce, i wtedy na dwóch tych dziesiątkach gra Pawłowski i Hansen, a może być tak, że Terpiłowski grać będzie i wtedy, tak jak mówisz, na dziewiątce wyjdzie Bartek, a na tych dwóch dziesiątkach Terpiłowski i Hansen. Zobaczymy, co nam zaproponuje trener Niedźwiedź, a w ogóle powiedz, jak ty odbierałeś całościowo ten mecz w Warszawie, te punkty według ciebie cenne, plus dodatni, że tak powiem kolokwialnie, w końcu coś przywieźliśmy z tej stolicy po tej fatalnej pasie wieloletnie, jesteś zadowolony, czy jednak masz niedosyt, tak? Ciężko powiedzieć. To wiesz co, to ja myślę, że to też się będzie trochę zmieniało. Zaraz po meczu byłem zadowolony, potem powiedzmy sobie dzisiaj rano byłem niezadowolony. Teraz myślę, że po jakimś czasie znowu będę zadowolony. Trudno mieć chyba jednoznaczną, taką zdecydowaną i niezmienną opinię na temat tego, co się wydarzyło. Dla mnie w ogóle to są mecze dosyć szczególne, bo ja w ogóle mieszkam w Warszawie, więc dla mnie ten mecze z Legią są zawsze jakimś tam dosyć dużym i największym wydarzeniem ligowym. I oczywiście, że z tego powodu czuję do pewnego stopnia niedosyt, ale tak realnie ujmując, patrząc na sytuację, my oczywiście cały czas rozmawiamy o tej sytuacji
Hansena, ale zwróćcie uwagę, że tuż przed sytuacją Hansena Legia, jak już było 2-2, miała trzy naprawdę bardzo dobre sytuacje, bo i ten Majik Nawrocki strzelał, co Rawas obronił, i potem był strzał Sokołowskiego z przewrotki. Także to mogło naprawdę pójść w dwie strony. I tak na spokojnie, jak się tak z pewnego perspektywy czasowej na to spojrzy, to myślę, że powinniśmy być chyba zadowoleni. Do pewnego stopnia lekko się powinniśmy cieszyć, bo tym remisem troszkę schłodziliśmy nastroje w Warszawie, które jakoś tam się pojawiły, typu gonimy raków. Pamiętajcie, że dla nas to jest remis, dla nich to jest jednak w kontekście tego, że Raków wygrał z Jagiellonią tuż przed naszym meczem, to jest strata dwóch punktów. I oni to, dla nich to jest bolesny remis. I jak jest dla nich bolesny remis, to dla nas trochę słodszy remis. Gdyby to rzeczywiście... Ale reasumując, pójdziesz do swoich obowiązków w poniedziałek z podniesioną głową i wejdziesz do gniazda wroga jednak pozytywnie nastawiony, rozumiem, tak? No generalnie tak, aczkolwiek wiecie jak to jest. Nauczyłem się już przez tyle lat niestety naszej nieobecności na tym najwyższym froncie ligowym, no i tego, że jednak te końcówki lat te przed naszym spadkiem też było trochę niezbyt różowo, więc w zasadzie można powiedzieć, że trochę się już odporniłem na te takie jakieś dyskusje i jakieś tam przytyki wzajemne. Więc tutaj nie będę... Tak, skorupę masz grubą, rozumiem. Oczywiście. No wiesz, no tym bardziej ja sobie cenię to zwycięstwo, bo troszeczkę mówię, no niedużym może jeszcze stopniu, ale przypomniało mi troszeczkę te lata 90., ten charakter, tą walkę, jednak przegrywaliśmy raz, przegrywaliśmy drugi raz, goniliśmy ten wynik i to jest wartością, mam wrażenie. Wiecie, ja w tym gronie pewnie, znaczy się wstyd przyznać, ale ja jeszcze osobiście pamiętam, bo byłem na trybunach mecz w 86., kiedy wygraliśmy 1-0 po bramce Hałaśkiewicza. Także... To pozazdrość. Ja pamiętam te wszystkie, właściwie widziałem wszystkie trzy pojedynki, w których wygraliśmy w Warszawie. Akurat na tym meczu wczoraj być nie mogłem, ponieważ się kompletnie rozchorowałem przez ten cholerny Śląsk, ponieważ po Śląsku tak zmokłem, wracając do domu, do samochodu i potem, że przez tydzień teraz... Robert, przepraszam, że ci przerwę, to jesteś rodowitym warszawiakiem, czy jednak łodzianinem? Nie jestem ani łodzianinem, ani rodowitym warszawiakiem. Po prostu mieszkam teraz w Warszawie, pochodzę z innej części Polski. Ale to jak gdyby nie ma tu znaczenia. Natomiast przez ten cholerny Śląsk, nie wiem, czy pamiętacie, była taka straszna ulewa, jak się mecz skończył i wtedy Tak, pogoda nie rozpieszczała. I wtedy przez pół godziny, żeśmy tam samochód daleko postawiłem, wracałem do tego samochodu i tak zmokłem, że teraz przez cały tydzień właściwie się leczę i tyle lat czekałem na mecz w Warszawie, nie mogłem pójść, bo się nie nadawałem fizycznie do pójścia. No ale tak bywa. No ale jesteś tym szczęśliwcem, który na własne oczy widział trzy zwycięstwa na Łazienkowskiej. Ja niestety tylko dwa z racji wieku, ale mam nadzieję, że jeszcze wszystko przed nami i zobaczymy niejedno jeszcze nasze zwycięstwo i triumf. Oczywiście. Chociaż te wszystkie trzy widziałem z sektora nieludzkiego. Więc to było takie... No to tym bardziej, tym bardziej ciekawe. Zupełnie wam szczerze powiem, nie polecam. To czasami właśnie tu w Warszawie z racji miejsca zamieszkania, to wiadomo, nie chciało mi się jeździć do Łodzi, żeby wsiadać do specjała i przyjeżdżać i tak dalej, ale wiadomo, że łatwiej było kupić bilet i pójść sobie na trybuny stadionu, ale to nie jest dobre oglądanie, jak musisz tłumić emocje. Tak, tłumienie emocji niezdrowe. Nie, osobiście nie polecam. No dobra, nie będę przeszkadzał innym. Dziękujemy ci bardzo. Dobra, dzięki. Dziękujemy tutaj Robertowi. Czekamy na kolejne wasze opinie. Zgłaszajcie się śmiało. Jesteśmy ciekawi bardzo. Dwa słowa może a propos kibiców Legii, jak oni odbierają ten mecz. No oni będą mówić, że odbierają to jako porażkę i tak dalej. Ale no też mam tam paru, powiedzmy, handlowców ode mnie z firmy, paru znajomych kibiców Legii, z którymi rozmawiałem po meczu i możecie mi wierzyć, że oni doceniają ten punkt. Oni przed meczem na pewno by go nie doceniali, ale oni wiedzą, że no być może mogli wygrać ten mecz, ale mogli go również przegrać.
zwłaszcza przy tych sytuacjach naszych pod koniec. I naprawdę wcale tak nie jest, że oni mówią, że oni stracili dwa punkty. Oni tak mówią i mówić będą, natomiast no, odczucia po meczu są takie, że wcale ten Widzew nie jest taki słaby. Jeszcze jakby się człowiek zastanowił, jakie pieniądze ma Legia, jaki budżet ma Legia, jaki piłkarz ma Legia, a jakim budżetem dysponuje Widzew i no jaką po prostu jesteśmy poukładaną drużyną, tak? Bo my nie mamy gwiazd, nie mamy piłkarzy za miliony, mamy powiedzmy przyzwoitych piłkarzy poukładanych w bardzo dobrą drużynę. No i jest to dla nich, uwierzcie mi, zaskoczenie straszne. Póki co to chyba mieli wrażenie, że jedziemy na farcie i teraz trochę to wrażenie prysło. I to jest jeden z największych plusów tego remisu tak naprawdę, bo no to widać było, tak jak rozmawiałem z nim jeszcze wczoraj w drodze z meczu i dzisiaj, no to jednak po cichutku szanują. No wiesz, no sami przyłożyliśmy też do tego niestety rękę przez ostatnie długie lata, że ta Legia z nami jednak wygrywała, kiedy chciała, jak chciała. I to pewno dla naszego całego środowiska było bardzo przykre i szczególnie dla tych, którzy pamiętali ten wielki Widzew, naprawdę wielki, który ogrywał tą Legię w naszym mieście przynajmniej. Ja na przykład pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z kibicowaniem, to Legia 25 lat bodajże nie wygrała w Łodzi, a później niestety to się diametralnie odwróciło i ten XXI wiek no, nie zaczął się dla nas dobrze, jeżeli chodzi o te derby Polski tak zwane. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to będzie taki, jeżeli chodzi o te klasyki z Legią, to będzie taki mecz założycielski, nazwijmy to, i od którego już pójdziemy do przodu zdecydowanie i te statystyki zaczniemy poprawiać. Taką mam przynajmniej nadzieję, bo drużyna Niedźwiedzia daje nam taką nadzieję, trener Niedźwiedź daje nam taką nadzieję. No, ja jestem pod wrażeniem jego pracy cały czas i nieustannie i odnoszę wrażenie, że to jest facet, który jest mega głodny sukcesów. On chce wygrywać za wszelką cenę każdy kolejny mecz i to jest super, że trafiliśmy na takiego trenera, młodego trenera, rozwojowego trenera, który myślę może być tylko lepszy. Pamiętajmy, że trener Niedźwiedź z takim poziomem rozgrywkowym zetknął się po raz pierwszy i mimo wszystko no, fenomenalnie sobie poradził i wszedł z przysłowiowego buta i te drzwi ekstraklasy i wyważył, można powiedzieć, z framugą i oby tak dalej, cieszmy się. Pewnie, że jakbyśmy porównali, byśmy tutaj się bawili w jakąś tam dogłębną analizę i byśmy porównywali indywidualnie piłkarzy Legia, Widzewa, to pewnie by było oczywiście z korzyścią dla warszawiaków na wielu pozycjach, aczkolwiek uważam, że u nas wykreowało się naprawdę, trener Niedźwiedź wykreował kilku ciekawych naprawdę chłopaków. Trochę to przypomina naszą historię, że ci piłkarze niektórzy przychodzili tacy, którzy może nie tyle co byli na zakręcie już te kariery kiedyś z UKS-u, z różnych drużyn. Tak. I tak nawiązuje ten Szota, taki już niechciany w Wiśle, która spadła, a w Widzewie no po prostu reaktywacja chłopaka i myślę, że ten Widzew to będzie dla niego fajna przygoda, ale to się nie skończy. To się nie skończy na Widzewie, to się skończy gdzieś dużo wyżej, poza ekstraklasą zdecydowanie. Pamiętajmy, że trzon tej drużyny paradoksalnie cały czas stanowią piłkarze, którzy wywalczyli ten awans, tak? To też jest taka wartość dodana, że wiecie, no transfery fajnie, no transferami. Oczywiście pewno chcielibyśmy tutaj trochę więcej jakości w tej drużynie, która by mogła pomóc wznieść ją na wyższy poziom. Natomiast też zawsze taką dużą, olbrzymią, gigantyczną, wręcz bym powiedział, wartością dodaną jest, jak trener potrafi budować piłkarzy, tak?
wydawałoby się jakichś przeciętnych, a on potrafi ich naprawdę wznieść na dużo wyższy poziom i mam wrażenie, że tu się to właśnie odbywa w tej chwili w Widzewie i to jest super. No, miejmy nadzieję, że ten trener Niedźwiedź tutaj z nami będzie jak najdłużej, że będziemy potrafili jako klub zaspokoić jego ambicje sportowe, dawać mu coraz to lepsze narzędzia do pracy, żebyśmy się razem tutaj wspólnie z trenerem pieli w tej hierarchii polskiej piłki coraz wyżej, żebyśmy w perspektywie, mam nadzieję, jakiejś nieodległej doszusowali na stałe do tej czołówki, no bo trener widać, że to jest naprawdę facet i myślę, że on ma duży apetyt na sukces. No, takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, jak wy na to patrzycie. Robert, Tomek? A co, jeżeli nie ma Roberta i nie ma Tomka, Robert? To ja się wypowiem Robert. Na temat trenera Niedźwiedzia, że ja nie byłem wielkim fanem po tych wyczynach w pierwszej lidze. Jak chyba wielu kibiców, miałem dużo wątpliwości do warsztatu trenera i do decyzji przede wszystkim, bo jednak nie wszystkie były trafne, no ale wynik końcowy i rezultat jest taki, że gramy w Ekstraklasie, więc tak jak wcześniej powiedziałem na początku Red Roomu, że tak jak potrafiłem narzekać, to tak samo potrafię pochwalić i uważam, że trener Niedźwiedź to jest prawdopodobnie najlepsza rzecz, która się trafiła temu klubowi, jeżeli chodzi o rozwój tego zespołu. Jeżeli można nazwać trenera rzeczą, mam na myśli oczywiście osobę, czyli to coś, co nas po prostu spotkało i trzeba to pielęgnować, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli trener będzie miał duży kredyt zaufania i przede wszystkim środki na to, żeby zrealizować swoje, że tak powiem, plany na zespół, który na 100% będzie się zmieniał na przestrzeni lat. I to trener jest mózgiem tego zespołu, a nikt nie inny. No i my jako klub, tym bardziej, który dopiero co awansował, ale jednocześnie trener kręci wynik, który jeszcze parę miesięcy temu nikt by nie był w stanie stwierdzić, że coś takiego w ogóle może się wydarzyć z tym składem, nawet po tylu wzmocnieniach. No to nikt raczej na tego typu rzecz by nigdy w życiu nie postawił żadnych pieniędzy, a tutaj się okazało, że jednak trener no zrobił bardzo dobry wynik i no ja mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, że sztab, przepraszam, że władze i właściciel umożliwią trenerowi rozwój tej drużyny, bo można tak powiedzieć, że aż strach pomyśleć, co trener Niedźwiedź jest w stanie wykręcić, mając na przykład budżet porównywalny chociażby z tą czołówką Ekstraklasy, która na pewno biega na ten moment dużo, ale mam nadzieję, że te granice będą się zacierać i one już nie będą tak drastyczne. Mam na myśli tutaj oczywiście finansowe granice i będziemy w stanie w przyszłości rywalizować na równym poziomie o piłkarzy. Pewnie to będzie wymagać dużo czasu, ale no wiadomo, że od razu Krakowa nie zbudowano. Trener zbudował, można powiedzieć, widzewski raj, tak nawiązując do tego meczu Widzew Legia, w parę miesięcy i odmienił wielu piłkarzy, tak jak wielu piłkarzom zmienił pozycję jeszcze w tamtym sezonie i dzięki temu można powiedzieć, że uratował po niektórym karierę, a może na pewno przedłużył. Tak, wydaje mi się, że po prostu trener no, potrzebuje kredyt zaufania na takim poziomie, jakim do tej pory, a może i nawet jeszcze większym w przyszłym sezonie, bo wcale nie jest powiedziane, że będzie łatwiej. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, też nie wiadomo, kto odejdzie. Ja mam tylko nadzieję, że po prostu my jako klub umożliwimy trenerowi wszelkie narzędzia do tego, żeby ten zespół się rozwijał, a nie cofał, co bardzo często ma miejsce w zespołach, które w Polsce osiągają sukces, to na drugi sezon jest po prostu bryndza, bo to jest takie bardzo krótkowzroczne myślenie, mało perspektywiczne i wtedy się zaczyna niekoniecznie ruchy zdrowe i mądre, tylko raczej takie na łapu-capu, co potem często gęsto kończy się tak, a nie inaczej, a my na pewno chcielibyśmy tego uniknąć, tym bardziej, że apetyty kibiców będą na pewno mocno rozgrzane po tym sezonie, jeżeli my zakręcimy się gdzieś wyżej, to jestem przekonany, że wielu kibiców Widzewa i dobrze nie będzie... Większość kibiców będzie oczekiwała podobnego wyniku albo jeszcze lepszego, no bo chyba leży to w naszej naturze, że chcemy, żeby Widzew grał o jak najwyższe cele. Wiecie, w tym układzie właścicielskim to pewnie będzie dosyć ciężko zwiększyć finansowanie, bo jeśli wierzyć temu, co prezes czy właściciel Stamirowski opowiadał w wywiadach, to on pół majątku prywatnego
poświęcił, żeby zainwestować w Widzę, więc pewnie sam już środków na to większych nie ma. Raczej taki organiczny wzrost kanałem plus jakimiś sponsorami to też nie będzie jakiś ogromny jakościowy skok budżetu, więc my musimy się raczej nastawić na taki powolny, organiczny wzrost. Może się pojawi ktoś jakiś jako koinwestor, kowłaściciel. Zobaczymy, oby. Natomiast co do trenera Niedźwiedzia, to ja wam powiem, że już coraz bardziej się przekonuję do niego, a miarą tego jest to, że jak na początku, ja też jak był w pierwszej lidze, byłem bardzo sceptyczny i można powiedzieć, że jak wypuszczał jedenastkę na boisko, to co najmniej 3-4 obsady pozycji wywoływały u mnie zdziwienie i brak zgody z trenerem Niedźwiedziem. Tak teraz tylko maksymalnie jedna, więc zasadniczo muszę powiedzieć, że trener Niedźwiedź chyba też pracuje, rozwija się. Jego decyzje są coraz bardziej logiczne, konsekwentne, chyba wzbudzające coraz mniej kontrowersji wśród kibiców, chyba przekonał nas do tego, że jego decyzje są słuszne. No i oby tak dalej. Ja zaraz może jeszcze przejdę do tego następnego sezonu w Ekstraklasie. Zgadzam się całkowicie, trener Niedźwiedź, super fachowiec, no, zbudował nam drużynę i tak dalej. Tylko chciałem się troszeczkę, no bo trzon naszej drużyny jest, no nie mówmy, nie oszukujmy się, to są piłkarze, których braliśmy na wygranie pierwszej ligi z myślą być może o części Ekstraklasie, o części nie. To są piłkarze, z którymi awansowaliśmy z tej pierwszej ligi. No i tak jak tutaj z tego, co słyszę, jak oceniacie, no to powiedzmy, nie graliśmy perfekcyjnie, mocno eufemistycznie rzecz ujmując, i nie każdy był zadowolony. Natomiast moim zdaniem wynikało to trochę z tego, o co graliśmy, tak? Była ogromna presja, w Widzewie wiadomo, że w Widzewie zawsze jest presja, no ale tutaj musieliśmy grać o awans i tym naszym piłkarzom ta presja plątała nogi. O ile Miedź była w zeszłym sezonie w takiej sytuacji jak my, bo oni generalnie niewiele musieli, a mieli dobry skład i mogli, więc grali bez presji, wygrywali. Natomiast tam ta presja mocno przeszkadzała. Zobaczcie, jak to wygląda w obecnym sezonie. Czasami coś nie wyjdzie, jest złe przyjęcie, piłka odskoczy, nie ma gwizdów, nie ma buczenia, jest jedziemy. Wystarczy nam, że lepiej bądź gorzej gramy, ale walczymy i jesteśmy zadowoleni z tej drużyny. Natomiast w zeszłym sezonie ta drużyna, no nie oszukujmy się, no też trochę wynikało to raz, że z presji naszej kibiców, dwa, że no w rzeczywistości po prostu była drużyna, która miała awansować. I to jakby tym piłkarzom przeszkadzało. Natomiast no, nie uważam, że my mamy też, że to wszystko jest zasługa samego trenera. Ogromny ma zasługi Janusz Niedźwiedź, ale to też nie są jacyś tam, powiedzmy, przypadkowi gracze, tylko gracze z jakimiś tam umiejętnościami, z jakimiś tam możliwościami. No, natomiast zasługą trenera jest to, że on potrafi to poustawiać tak, przekazać swój pomysł drużynie tak, żeby wyciągnąć co najlepsze z tych piłkarzy, którzy, no wiadomo, że to nie są gwiazdy światowego formatu, to nawet nie są tacy piłkarze, jak są w Legii. I to też nie mówię, że są gorsi piłkarsko, tylko powiedzmy, no ci gracze, którzy w tej chwili przychodzą do Legii, to są już gracze z jakimś tam doświadczeniem, którzy odnieśli jakiś tam sukces w mniejszej lidze, gdzieś tam się pokazali, coś już tam w tej piłce zagrali. No mamy takich piłkarzy, którzy no niekoniecznie coś tam więcej liznęli i też ciężko im było w tej pierwszej lidze udźwignąć taką rolę, nie wiem, gwiazdy ligi i tak dalej. No wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Natomiast w tej chwili no my gramy o to utrzymanie. Gramy przyzwoitą piłkę, bo mamy naprawdę dobrych piłkarzy, dobrze to ustawiał trener. Drużyna ma wsparcie, kibiców nie robimy naprawdę. No, kurczę, uważam, że w tej chwili no to nic tylko grać w Widzewie. Kibice, kurczę, no wspierają tą drużynę. Czy my wygrywamy, czy nie wygrywamy. Wytremisowaliśmy trzy mecze. Zawsze było klaski, bo
Zresztą no nie ukrywajmy, ta drużyna też po części na to zasługuje, ale no w pierwszej lidze po serii trzech remisów myślę, że wyglądałoby to inaczej. I pod tym względem trochę się boję tego następnego sezonu, bo uważam, że ta presja jednak się pojawi i troszeczkę się martwię, że ten następny sezon spaść, mam nadzieję, nie spadniemy, ale myślę, że będzie gorszy od tego pierwszego. I tym bardziej liczę na to, że ta drużyna jednak wyciśnie z tego, co tylko można i jednak gdzieś tam się o te puchary, gdzieś się w tych pucharach zakręcimy. Bo obawiam się, że w przyszłym roku ta sytuacja, mimo że ta drużyna będzie się na pewno rozwijać i też będzie się wzmacniać, no będzie trudniej o te puchary. Tak, takie mam przeczucie i troszeczkę mnie to też martwi. Jest coś takiego jak syndrom Beniaminka, nie, kolokwialnie drugiego sezonu. Syndrom drugiego sezonu, nazwijmy to. Jest taka legenda w piłce. Natomiast ja, patrząc na trenera Niedźwiedzia, który mam wrażenie nie znosi wszelkiego rodzaju stereotypów, jakichś i zabobonów, powiedzeń jakichś już bardzo mocno wyblakłych i zużytych, on stara się zadawać kłam wszystkiemu, tak, i patrzeć na to, co jest tu i teraz, i myślę, że jakbyśmy dzisiaj usiedli z trenerem na kawie i powiedzieli mu o syndromie drugiego sezonu Beniaminka, to by się zaśmiał głośno i powiedział, że on na takie rzeczy nie patrzy absolutnie i tak dalej, i oby tak dalej, i oby tak było. Natomiast wszystko zależy. Dzielimy trochę skórę, mam wrażenie, nomen omen na Niedźwiedziu, tak? Bo zobaczymy, które miejsce zajmiemy, jak to będzie jeszcze wyglądać. Jeszcze sezon jest długi, tak jak mówię, i ta liga jest tak nieobliczalna, że tutaj drużyna jedna potrafi wygrać wysoko, po czym w następnej kolejce przegrać wysoko. Dzisiaj na przykład Warta, z którą będziemy się mierzyć już w najbliższej kolejce, rozstrzelała Koronę 5-1. I mam wrażenie, że to był najniższy wymiar kary. Więc tak jak mówię, no tutaj jeszcze daleka droga do tych ewentualnie pucharów. Zobaczymy, które to miejsce zajmiemy. I pewno to miejsce, które zajmiemy na koniec sezonu, będzie jakimś tam wyznacznikiem w klubie, dla zarządu, dla właściciela i dla pionu sportowego całego z trenerem Niedźwiedziem na czele. Jakie sobie założymy, wiesz, założymy cele. Na pewno będzie wyznacznikiem dla kibiców, bo cele pionu to celami pionu, natomiast no jednak presja no będzie głównie z tej strony, tak? Powiedzmy, że jednak zagramy w tych pucharach i tak dalej, no myślę, że każdy w mniejszym bądź większym stopniu będzie liczył, że no idziemy dalej tą drogą, tak? Natomiast no, oceniamy teraz trenera pracy Niedźwiedzia na przestrzeni sezonu tego ekstraklasowego. Natomiast tak jak sami mówiliście tutaj przed chwilą, no jakbyście mieli oceniać pracę trenera na podstawie sezonu tego pierwszoligowego, to już wcale takich superlatów byście o trenerze nie mówili. Natomiast czy on w pierwszej lidze był aż tyle gorszym trenerem? Bo to chyba, Tomek, jest tak samo, no przepraszam, że ci przerwę, to chyba jest tak samo jak z piłkarzem, że jesteś tak samo dobry jak twój ostatni mecz. I to chyba też można powiedzieć o trenerach, że tego samego typu skrajne opinie padają po różnych wynikach osiąganych przez zespoły swoich kibiców i no, tego się chyba nie uniknie, że kibice będą mieli nastroje rozchwiane, raz dobre, raz złe. Niektórzy naflugają, drudzy powiedzą, że nic się nie stało. Ja sam mam skrajne emocje, aczkolwiek ostatnio mocno się ustabilizowały ze względu na to, że widzę jednak mimo wszystko bardziej koi serce i cieszy i raduje, a nie... Że poznajesz Słucham? Mnie. Że poznajesz tak, mnie. Tak, dokładnie. Tak. Także wybił mnie z rytmu. No. Także tak reasumując, to wiesz, no, czy trener Niedźwiedź był złym trenerem? Pewnie nie był złym trenerem. Czy trener Niedźwiedź był idealnie skrojonym trenerem pod pierwszą ligę? Biorąc pod uwagę to, że awansował w pierwszym sezonie,
Pewnie tak, biorąc pod uwagę sytuacje, które się wydarzyły na przestrzeni sezonu i wszystkie decyzje, które były przez wielu podważane, niekoniecznie. Być może po prostu Ekstraklasa jest skrojona pod trenera Niedźwiedzia i do niej po prostu pasuje. To jak z wieloma rzeczami, no niektóre rzeczy ci po prostu leżą i czujesz się jak ryba w wodzie, a czasami czujesz się tak, jakbyś spał na gwoździach, więc to nie jest takie proste, że... No to wiesz co, ja zmierzałem trochę do tego, że no nie trenerem się martwię. Uważam, że trener Niedźwiedź był zarówno dobrym trenerem na pierwszą ligę, jak i na ekstraklasę. Być może był nawet lepszy na tą pierwszą ligę, bo tą pierwszą ligę skończył na drugim miejscu w tabeli. Ekstraklasy pewnie nie skończył. Natomiast nie, chodzi mi o to, że nie jestem do końca pewny. Mam nadzieję, że tak to będzie, że nasi piłkarze jednak będą bogatsi o to doświadczenie tego awansu w tej pierwszej ligi, ci, którzy jeszcze zostaną, i o ten sezon ekstraklasy, i oni przy tej dodatkowej presji, która, no nie ukrywam, że na pewno będzie większa, zwłaszcza jak w tym pierwszym sezonie osiągniemy, powiedzmy, tam jakiś tam sobie sukces, tak? No bo jak na Beniaminka skończymy w pierwszej trójce czy tam czwórce i się przez Puchar Polski uda gdzieś tam w Europie zagrać, no to no kurczę, dla mnie to będzie sukces naszej drużyny. No mam nadzieję, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast obawiam się, że presja, którą ten sukces wytworzy, może być dla tej drużyny problemem. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że ta drużyna się jednak pod tym naszym trenerem Super Niedźwiedziem rozwinie. Natomiast mam wątpliwości, powiedzmy. No. Natomiast no, myślę, że nie mam wątpliwości co do trenera Niedźwiedzia, że on w tym akurat w drugim sezonie to też sobie poradzi. No. Nie, no ja myślę, że ty mówisz, że w pierwszej lidze był wyżej, teraz jest trochę niżej, ale to skala trudności jest nieporównywalna w mojej opinii i myślę, że tutaj nie ma co w ogóle porównywać. Ja to mówiłem już wcześniej na początku podcastu, że cierpliwość to jest to, co nie cechuje przeważnie naszych klubów ekstraklasowych czy pierwszoligowych. Brak tej cierpliwości. U nas wiadomo, no było duże ciśnienie na ten awans, bo jednak nasze środowisko było przekonane, że ten awans jednak z tymi pieniędzmi, którymi dysponowaliśmy w niższych ligach, powinien być zrobiony znacznie taniej i znacznie szybciej. I były pewno sezony, w których byliśmy sfrustrowani jako społeczność i przychodziliśmy, kupowaliśmy te karnety i tak dalej, i ludzie dopingowali i nie udawało się. Każdy sezon oprócz czwartoligowego zajął nam 2 lata, tak, żeby się z niego zajęła nam 2 lata, żeby się z niej wydostać. W Ekstraklasie też mam wrażenie, że jest zupełnie inna kultura gry. Tu się gra wbrew pozorom paradoksalnie łatwiej. W pierwszej lidze, jak sobie oglądam czasami mecze, jeszcze mi się zdarzy, to murowanko. Tak, ta liga jest rwana przede wszystkim. Kultura gry jest na zupełnie innym poziomie. Jest więcej walki, takiej fizyczności niż samego grania w piłkę. I paradoksalnie dla niektórych piłkarzy ta ekstraklasa była dużo lepszą ligą niż pierwsza liga. A pamiętajmy też, że w pierwszej lidze Widzew miał ten problem, że po prostu no, był murowanym faworytem w każdym meczu, tak? Oczekiwania były, wiadomo, duże. Gdzie nie jechaliśmy, to byliśmy faworytem zdecydowanym. Drużyny się nastawiały. O tym właśnie mówiłem, tak. Drużyny się, wiesz, na nas nastawiały, piły krew, jak to mówił Franz Muda. I było ciężko. No. Natomiast trener też swoją filozofię zaszczepił w pierwszej lidze, wprowadził swój styl gry i to czasami po prostu najzwyczajniej w świecie potrzeba czasu na to, żeby to zatrybiło, tak? Troszeczkę lepsi piłkarze, bo jednak jeżeli spojrzymy na linię obrony, no to nie czarujmy się, ale po awansie do ekstraklasy wymieniliśmy całą linię obrony. Został się tylko nam Patryk Stępiński i Martin Chris Ligler, który no, był słabo oceniany, tak, w tej pierwszej lidze, delikatnie mówiąc, a w tej ekstraklasie też przeszedł metamorfozę, co pokazuje, że dla zawodnika zagranicznego też czasami jest potrzebny czas. Czasami właśnie może ta liga jest lepsza dla Martina na przykład. No, różne czynniki mają na to wpływ.
Także myślę, że przyszły sezon, w zależności, tak jak mówię, to wszystko zależy, jakie miejsce zajmiemy. Natomiast no, ja bym chciał, żeby ten Widzew się rozwijał. Po to jesteśmy klubem sportowym. Klub sportowy jest po to stworzony, żeby odnosił sukcesy. No, tak duży klub jak Widzew jest skazany na sukces. I oczywiście ja jestem zwolennikiem małej łyżeczki i krok po kroku, no ale przecież jeżeli te puchary nam przyjdą, chociaż ja cały czas mówię tranquilo, ale jeżeli nam przyjdą, to przecież to jest coś wspaniałego, tak, bo nawet patrząc na naszą społeczność kibicowską, nam sukces jest potrzebny w mojej opinii jak woda rybie, bo są miejsca w naszym kraju, gdzie mamy fankluby, które po prostu się starzeją, tak, jeżeli mówimy teraz o aspekcie kibicowskim. I Sławek i się starzeje młodego również. Ja się starzeję właśnie, potrzeba nowego na rybku, potrzeba nowej krwi, a to nam może dać tylko sukces sportowy, tak? Sukces sportowy to jest koło zamachowe każdego klubu. Sukces zamachowy w klubie sportowym, mam wrażenie, że gdy masz sukces po prostu sportowy, to wszystko inne idzie tak jakby równo z tym sukcesem, czy marketing, czy sprzedaż, czy pozyskiwanie nowych sponsorów, etc., PR wokół klubu. No, sukces sportowy jest wszystkim tak naprawdę dla klubu piłkarskiego według mnie i miejmy nadzieję, że będziemy szli krok po kroku w tym kierunku, a co przyniesie przyszłość, zobaczymy, no bo to, tak jak mówimy, no to się wiąże z wieloma rzeczami, to aspektów jest dużo, tak, począwszy od właściciela pana Tomasza Stanirowskiego, jak do tego podejdzie od zarządu i tak dalej. Miejmy nadzieję, że Widzew jest teraz na tyle poukładanym klubem i nawet jeżeli właściciel większościowo obecnie Tomasz Stamirowski powiedziałby, ja dałem już tyle, ile mogłem i więcej już nie jestem w stanie po prostu i chwała mu za to, no to miejmy nadzieję, że Widzew jest na tyle łakomym kąskiem, że może jakiś współwłaściciel, no możemy teraz już sobie dywagować, tak? Może ktoś by odkupił, może współwłaściciel. No wiesz, my tym łakomym kąskiem to nie jesteśmy od dziś. Jakoś tych właścicieli to było raczej coraz gorzej niż coraz lepiej już. Odpukać w niemalowane, ale w jakiś sposób tam do tej czwartej ligi jednak trafiliśmy, nie? No tak, no widzę, że nie miał szczęścia historycznie do właścicieli, no trudno się z tym nie zgodzić, aczkolwiek też bym tak, no bo jakieś tam sukcesy były, no czy teraz byśmy, nie wiem, erę Pawelca i Grajewskiego, chcielibyśmy, żeby się nie wydarzyła? No ja bym nie chciał, bo to ja biorę ich w ciemno, jakby mieli przyjść jutro, biorę ich. No właśnie, to by nie lata. Może teraz byliby mądrzejsi i nie popełniliby tych błędów, które popełnili później. Dobra, bo panowie, odbiegamy już bardzo daleko. Dokładnie. Od tej Legii, już odeszliśmy, mam wrażenie. Także słuchajcie, myślę, że to jest godzina odpowiednia do tego, żeby ten Red Room numer 36 po Legii Warszawa i zremisowanym meczu przez Łódzki Widzew na niestrzejącym terenie zakończyć. Myślę, że dwie godziny bez mała to jest odpowiedni czas. Ja jeszcze się wtrącę na chwileczkę i jeszcze jedno słowo o Legii chciałem powiedzieć, bo już chyba powiedzieliśmy dostatecznie dużo, ale jedno. Bohater nieoczywisty, którego bym wyróżnił, Mateusz Żyro, który właśnie fenomenalnie zblokował strzał kapustki. Mam wrażenie, że mielibyśmy spory problem, gdyby to wpadło. I jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, tutaj pozdrawiam od razu naszego starego słuchacza. Nie wiem, czy dzisiaj jest, bo nawet nie sprawdzałem, a jeżeli go nie ma, to pewno odsłucha. Chodzi mi o Piotrka Sitka i jego jednoosobowy fanklub, psycho fanklub Kunika. Psychofan Kunika. Była taka fajna sytuacja, jak Hansen strzelił na 1-1. Wszyscy pobiegli się cieszyć, a Kunik złapał piłkę i już biegł. Tak, i już biegł na środek, tak. I to jest super. Super sprawa. To pokazuje, że naprawdę ci chłopcy mają charakter i tylko wypada się z tego cieszyć. No i tym miłym akcentem myślę, że możemy to zakończyć. Sławek zakończył dzisiaj bardzo dobrze. Jesteśmy w dobrych nastrojach. Moglibyśmy być w lepszych, ale co się zaczęło w Warszawie, mam nadzieję, że tak jak Legia zrobiła ten filmik, że to co zaczęli w Łodzi, czyli że zdobyli 3 punkty i tutaj Jacek Zieliński powiedział, że skończą w Warszawie, nie skończyli, to my byliśmy zespołem, który był bliżej skończenia w ostatniej minucie na własny sposób i w naszym stylu nie udało się, ale to tak ja powiem teraz, że to co zaczęliśmy w Warszawie, to mam nadzieję, że z tej drogi nie zejdziemy
i pójdziemy drogą jeszcze lepszą w postaci trzech punktów już w najbliższym spotkaniu w Łodzi, jeżeli takowe oczywiście będzie, bo równie dobrze możemy zagrać oczywiście następne spotkanie między naszymi zespołami również w Warszawie, ale mam nadzieję, że ten zespół będzie wtedy jeszcze bardziej dojrzały, jeszcze bardziej pewny siebie, z szerszą ławką, może z jakimiś konkretnymi wzmocnieniami. Co za tym pójdzie, można przypuszczać, że będzie nam łatwiej i o te trzy punkty i tego sobie i wam i wszystkim kibicom Widzewa życzę, żeby w końcu te spotkania wróciły do tego blasku, który miały 25 lat temu, może nawet no, 20, myślę, że po paru latach, po tych mistrzowskich meczach te mecze jeszcze nie zblakły, tak jak miało to do niedawna czas, natomiast tyle, no, Widzew Red Room numer 36 się kończy, następny będzie zaraz przed meczem z Wartą Poznań, kiedy to się dowiecie na pewno w ciągu paru dni, najprawdopodobniej z gościem, prawdopodobnie z piłkarzem Widzewa i to tyle, dobrej nocy, Widzew Legia, Legia Widzew 2-2, po bardzo dobrym meczu z naszej strony. Dziękuję wszystkim, dziękuję Sławek, dziękuję wam panowie za udział i za zabranie głosu. Dobrej nocy. Dzięki również i na koniec jeszcze przypomnę tylko ogłoszenia tak zwane parafialne. Lajkujcie, udostępniajcie nasz profil twitterowy. Dzięki temu nasza społeczność będzie coraz większa, to pozwoli nam się rozwijać. Pamiętajcie też, że mamy kanał na YouTube, który możecie tam odsłuchiwać pokoje, tak samo jak na Twitterze, tak samo jak na kanale na YouTubie i zapraszamy do kolejnych Red Roomów, bądźcie czujni, tak jak powiedział Patryk, w najbliższym czasie poinformujemy was o następnym pokoju, który odbędzie się przed Wartą i będzie ciekawy pewnie gość, z którym sobie porozmawiamy. I do usłyszenia, do zobaczenia, a wy Widzew, to byłem ja, Zizu, ze mną Patryk. Trzymajcie się ciepło, do Widzewa.